Dzień dobry wszystkim. Słuchacie podcastu CD Action R, ale wygląda jakoś inaczej, jakby. Jest to nowy podcast CD Action R. Tak, CD Action R 2. nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o tym setupie. On jest troszkę jednak wstępny. W sensie kłócimy się jeszcze o to, co z tą szafką. Ja ją kocham. Ja też ją kocham, ale ja bym ją użył inaczej trochę. Nieważne. Dajcie znać, czy wam się to podoba. A ci, którzy słuchają, to nie wiem, wyobraźcie sobie, że wyglądamy inaczej. Generalnie rzecz ujmując, jesteśmy bardzo zadowoleni, ale ja na przykład jestem pewien, że to, co na przykład jest za nami, się jeszcze często będzie zmieniało, bo będziemy dopracowywać, kiedy będziemy mieli trochę więcej przestrzeni na to, bo obecnie... I czasu. Bo my to zrobiliśmy dziś w ciągu tam... Paru godzin. Więc parę godzin efortu mam wrażenie, że było to warte. Generalnie plan jest taki, żeby się zmieniać. To znaczy, i to nie będzie się tyczyło tylko i wyłącznie podcastów, tylko i wyłącznie się nie mówi, bo to jest masło myślane. Wyłącznie podcast. Można powiedzieć. Wszystko można. Jak jesteś wystarczająco odważny, to wszystko można powiedzieć. To prawda. Na przykład, że Dawid Bojarski to, i tutaj go obrażam, ale już nie możemy się obrażać, bo nam zakazaliście, więc tego nie robimy. Możemy. Nie, no my nie zakazali ciebie obrażać. A to prawda. A ty mnie możesz. No ja jeszcze mogę. No, więc jeszcze zmienią się nasze materiały publicystyczne, nowe formaty. Krótko mówiąc, nic nie trwa wiecznie, jak powiedział wieszcz narodowy, i to dotyczy również naszego setupu i całego tego kanału. Więc, tak w sensie to nie chodzi o to, że umrzemy, jak coś, tylko chodzi o to, że się zmieniamy dla was, ale też trochę dla siebie, bo ten pomysł, żeby jednak nie było tam wielkiej czarnej płachty za nami papierowej, która nas tego denerwowała. I tych stołów potężnych, męczących. Tak, tych potężnych stołów, które też trochę z konieczności były, ale one były za duże, przez co ten kadr był zbyt szeroki. Teraz potencjalnie jesteśmy w stanie zmieścić na jednej ścianie dwa setupy, w sensie, żeby nie było tak, że za każdym razem, jak będziemy chcieli nagrywać podcast, to musimy... I dlatego między innymi chce się tej szafy może trochę... Inaczej. Ją można przesunąć w ogóle tam bliżej i to można by... To jest jedno, ale ja też myślę, żeby nie przerzucić tej szafy na inny... W sensie podcastu na inną ścianę. No, celowo chcemy to zrobić, ale na razie ta ściana jest zawalona różnymi kartonami. Dobra. Nie naszymi. Niektóre nie są nasze, ale to nie to, że ukradliśmy, tylko po prostu nikt nie chce ich odebrać. Z Warszawy. Także Warszawa, ogarnijcie się. Dotyczy to wszystkich warszawiaków w ogóle. Ze mną jest Dawid Spikien-Bojarski. Ze mną jest Krzysiek Bastian... Nie powiedziałem? Nie. Krzysiek Bastian Friedenberger. I jesteśmy członkami redakcji CD Action. Jesteśmy członkami. Ważniejszy członek, ja jestem mniej ważny członek. I dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu rzeczach, między innymi o State of Play, a o czym jeszcze? Przede wszystkim faktycznie o State of Play, ale poza tym będziemy mieli taki mały update do sytuacji z The Day Before, bo okazuje się, że ta gra nie chce tak w 100% umrzeć, tematy o niej się pojawiają cały czas. Będziemy sobie też rozmawiać między innymi o zwolnieniach kolejnych, ale nie jakoś bardzo dużo, będzie też follow-up taki do zwolnień, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. No i różne inne rzeczy będą również. Przejdziemy do tego, w co grałeś, bo bardzo mnie to interesuje, bardzo chcę wiedzieć i nasi słuchacze na pewno też. Tak, cały tydzień czekali na pewno. Ale żeby usłyszeć, że grałeś w Valorant i w Gothica. Bo grałeś w Gothica jakiegoś. Grałem. Ale dobra, zaraz sobie porozmawiamy, ale najpierw powiem o tym, że Wośpa odpaliliśmy, bo nieważne, że za późno, ważne, że liczy się gest. Tak. Na naszym Facebooku znajdziecie linka w opisie, jest zbiórka Wośpowa. Na naszym Facebooku znajdziecie linka w opisie. Na naszym Facebooku przecinek, nie, że nawet nie przecinek, tylko myślnik. Znajdziecie link w opisie. O, teraz myślnik. Jaśniej. Jest zbiórka Wośpowa. I tyle, no. Zapraszam do wpłacania. Każda złotówka się liczy, czy coś tam. Trzeba skądś tam ten uran, czy nieważne. Tak. Chodzi o uran. Tak, i to wszystko. A teraz dziękujemy. Teraz powiedz mi, w co grałeś. Wiesz co, przede wszystkim to ja powiem, co robię, bo pracuję nad magazynem o Gothicu. Ale ja to nie pytałem. Cicho. I to się wiąże z odpowiedzią na to pytanie. Jasne. Pracuję nad magazynem o Gothicu. Dobra, chwileczkę. A jak były tygodnie, w których też grałeś w Gothica, ale
nie wiązało się to z magazynem o Gothicu, to jak to wytłumaczysz? Wtedy, że grałem w Gothica, na przykład bez robienia magazynu. A teraz robiłem magazyn i strasznie, bo to jest tak, jak nad czymś pracujecie, to czasami albo słuchacie o czymś, to macie takie, ale bym sobie w coś tam zagrał. Więc taki efekt nastąpił. W ogóle miałem dużo takich rozkmin, bo trochę praca nad magazynem Gothicu odczarowała mi magię Gothica i jest to bolesne, bo ja bardziej wiem dzięki temu, jak praca od kuchni nad tym Gothicem wyglądała i z tego też się dowiecie z naszego magazynu, taki mały spoiler. Także jeśli chcecie zrujnować sobie Gothica, zapraszam, sklep CD. Nie, w sensie, że no jakby mamy też dostęp do jakichś tam materiałów takich, no wiesz, graficznych i w ogóle, które są podzielone na warstwy, więc widzę, jak to zostało przygotowywane, często bardzo pospiesznie. No i z tego wszystkiego zainstalowałem sobie Gothica 3. Nie jedynkę i dwójkę, którą zaraz, znam. Przecież nie Gothic 3 nie istnieje, no, on się nie wydarzył. Nie, no, Gothic 3 się niestety wydarzył, ale też, co mnie olśniło, powstało dużo modyfikacji, które tego Gothica próbują naprawić. Jakieś community patche to już swoją drogą, ale są jeszcze quest packi, albo rzeczy, które pogłębiają, wiesz, konsekwencje twoich decyzji, albo dodają nowe dialogi, bo często były takie bardzo proste i na odpierdziel zrobione te na szybko ewidentnie w podstawowym Gothicu, to tutaj moderzy, wiesz, postarali się o to, żeby bardziej rozbudować lore, bardziej rozbudować w ogóle te rozmowy, bo są jakieś takie bardzo mechaniczne, no i wiele kwestii na przykład jest dubbingowanych przez AI, to znaczy, wiesz, okay, tam kiedyś powstało coś takiego jak Gothic Bot, no i tym Gothic Botem no tak, właśnie... Widziałem dużo, jestem na YouTubie, więc... Tak, i właśnie autor się wkurzył, bo bardzo nie chciał, żeby do tego to służyło i anulował rozwój Gothic Bota, no ale to, co zostało, to zostało już użyte jako właśnie dubbing tych kwestii dialogowych. A do czego chciał tego autor, żeby do śmiesznych przerobek? No, nie, no, żeby właśnie tak bardziej dla moderów, nie? Żeby to, żeby nie było dla beki, tylko żeby moderzy mogli właśnie z tego korzystać w ten sposób, nie? Taka była czyli jego misja. Chciał, żeby nie było beki, czyli... tylko chciał, żeby moderzy z tego korzystali. Bo ja zrozumiałem, że on nie chciał właśnie, żeby do modów to było. Nie chciał, żeby była beczka z tego robiona, nie? No to nie wyszło, bo ja o modach nie wiedziałem do dziś. No. Właśnie, to jest tak, jak masz szlachetne powódki, a wychodzi jak zwykle. No i brzmi to często tak sobie, ale najgorsze są chyba tłumaczenia na język polski, które są bardzo czasami koślawe i z błędami, nie? Nie dobrze ze spacją i te sprawy, nie? Mnie to bardzo boli, jako chłopa, co redakcjonuje. O tłumaczeniach na polski jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy, bo graliśmy w tę samą grę obaj, która też ma coś... Chyba jest nie tak z tym tłumaczeniem, wydaje mi się. Tak, w paru momentach szczególnie tak, ale no dobrze. No to jest jedna rzecz, grałem właśnie w Tekkena 8, o którym powiem zaraz, bo to chodzi o Tekkena 8, Dawidowi najpewniej. I grałem trochę w Enshrouded, które mi się bardzo podoba, bo ja bardzo lubiłem Valheim. I u nas pamiętam, że na stronce jest taki recenzja Filipa Chruszcza o tym, że która mówi Shrouded, świetne survival RPG w cieniu Palworlda. Z czym się zupełnie nie zgadzam. Przepraszamy, Filip, to jest trudne nazwisko, sam rozumiem. To prawda, ja też mam trudne nazwisko, więc rozumiem. Można na niego mówić Frittenburger od dzisiaj. Frittenburger albo moje ulubione Freudenblender, to jest moja ulubiona wersja nazwiska. No i że jest to survival RPG w cieniu Palworlda i ja się z tym nie zgadzam. W sensie ta gra naprawdę nie są duży sukces, ma tam 17 tysięcy recenzji na Steamie, co oznacza, nie wiem, na pewno tam z milion kopii sprzedanych strzelam na oko. Bardzo strzelam na oko, to może być 500-600 tysięcy. Zaraz zobaczymy. SteamDB podaje, że liczba sprzedanych, żebym jeszcze wiedział, gdzie to dokładnie jest podane na SteamDB, bo ja używałem Steam Charts'ów wcześniej. I co teraz? Ale w tej chwili nawet jest 111 tysięcy osób w grających, więc to jest sukces, naprawdę. To jest dobra gierka. To jest Valheim. Ja w ogóle chętnie nagrałbym o tym materiał w sumie, bo gram sobie w to z żoną i to jest generalnie gra, która jest takim vibe ma Valheimu, pojawia się taka właśnie Shroud, w sensie mgła, którą jak się wchodzi, to tam możesz tylko krótko przybywać, która tak naprawdę nie jest straszna, bo masz 5 minut na to, żeby tam siedzieć. Są jeszcze sposoby, żeby przedłużyć sobie okres siedzenia w tej mgle. To jest jakby taka trująca mgła, w której nie możesz zbyt długo siedzieć, nie? Bo inaczej będzie kuku i zginiesz. A tam są zawsze najfajniejsze rzeczy, nie? Do zebrania. W ciągu pierwszych 4 dni milion graczy. No więc mówię, to jest sukces. Naprawdę jest sukces i nie ma co tutaj świrować pawiana i tutaj paru lat nie ma nic do rzeczy. Fajny, super fajnie, ciekawie, intuicyjnie zrobiony crafting i generalnie ta gra
poprawia wiele bolączek survivali nastawionych na crafting i siedzenie sobie, rozwijanie swojej wioski, bo nie ma takich problemów w stylu psującej się bronie, bo wystarczy, że sobie podejdziesz do stołu, że myśli czegoś, ci automatu naprawia, nie ma głodu, jedzenie tylko poprawia ci staty, nie ma problemów z tym, że sobie siedzisz gdzieś tam dłużej i umierasz, jakby... Super dużo takich rzeczy też związane z interfejsem, które po prostu poprawiają takie pierdółki, na które niby zwracałeś uwagę, ale jakoś strasznie cię nie męczyły. A tu masz mega wygodny dostęp do wszystkich przedmiotów, pod względem intuicyjnym świetnie przygotowany interfejs i mnóstwo takich rzeczy, tylko jest beznadziejna optymalizacja na przykład. Ale że ja muszę grać praktycznie na minimalnych, a mam 3070 Ti. Ale nie miałem też najlepszych sterowników, więc też nie chcę tutaj świrować, więc o Enshrouded jeszcze powiem na tym kanale. No i graliśmy Tekena 8 razem. Tak, znaczy nie razem, osobno. Znaczy osobno, ale razem ty i ja graliśmy. Mhm. I ja będę robił materiał z Tekena 8, chyba się ukaże w przyszłym tygodniu. To kurczę, nie wiem od czego zacząć, bo są tam rzeczy, które uwielbiam. Ja mogę zacząć, bo ogólnie to wiadomo, że są rzeczy, które obaj uwielbiamy, bo obaj lubimy Tekena. Jakby no. Ta seria trochę towarzyszy nam przez dużą część naszego życia i tak dalej, ale jak już powiedziałem o tym, że kochamy Tekena, to mogę powiedzieć, że to, co ci napisałem, że fabuła Tekena zawsze była głupia. Ale teraz to jest po prostu... To jest... Oni się już od dawna nie oszukiwali też i oni, to było widać, tak. że to jest w świadomy sposób głupie. Ale jedyne, co dobrego mogę powiedzieć o tej fabule w Tekenie 8, to jest to... Ja wiem, że to nie jest najważniejsza część tej gry. To jest to, że jest parę fajnych takich smaczków, że są kadry, które na przykład... Że jest kadr, który wygląda jak układka Tekena 3. Mm-hmm. Że jest kadr, który, że jest Heihachi Mishima is dead mówiony przez Ravena tak. W takim samym kadrze jak w piątce, więc fajnie, ale tak poza tym to jest strasznie głupie. Jakby w skali makro, tak. Ta historia jest głupia. Magnaci i czarodzieje, ale to Tekken. Po prostu to jest strasznie kretyńsko głupie. Dialogi są strasznie drętwe. Ale na dodatek są jeszcze przetłumaczone w taki mocno drętwy sposób, jakby to normalnie translatorem było tak. robione. W sensie, wiadomo, że teraz może nas oglądać osoba odpowiedzialna za to. I pewnie się przy tym bardzo męczyła. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że ewidentnie widać, że w niektórych miejscach widać, że ta osoba, czy te osoby, nie wiem jak to wyglądało, no ktoś tam nie miał dostępu do fragmentów. Mhm. W sensie, że coś mówi osoba, która jest płci X, a płci Y, nie? Tak. Ja bym miał, wiesz, wszystko w Excelu, tak często tak, jest, że tak, w Excelu tak. są wrzucane kwestie dialogowe bez żadnego kontekstu i weź to tłumacz człowieku, nie? Tak, no więc, no i tak, no jest to strasznie durne. No, ja też jak znam parę takich słówek po japońsku, to ja mam wrażenie, że w ogóle zupełnie co innego jest ale mówione, to, ale to też jest to przypadek angielskich wersji i japońskich, nie? No, że one to się akurat są jest. To akurat to, że są trochę inne kwestie, to tam swoją drogą, ale no ewidentnie, znaczy to w ogóle ewidentnie było tłumaczone z angielskiego. Mhm. Też, nie z japońskiego, więc... tak. Bo są tam po prostu określenia, które są typowo angielskie i ja nie wiem, nie chcę oczywiście zarzucać, ale taki efekt mógłby być na przykład, gdyby to kazać przetłumaczyć translatorowi jakiemuś AI-owemu, bo on by też to przetłumaczył chyba najpierw na angielski, a potem na... No bo często jest tak, że jak każe coś napisać jakiemuś ChatGPT czy coś, to on ewidentnie wymyśla coś po angielsku, a potem to tłumaczy na polski, bo są określenia anglojęzyczne. Ale z drugiej strony tam były takie sytuacje, że Xiao mówi do pandy i zawsze tłumacząc jako pandziu, że tak uroczo, nie? Że nie panda, tylko pandziu, więc jest jakiś human touch. Nie chcę tego w 100% krytykować, ale no jest mega drętwo napis, ale też wydaje mi się, że nie ma znaczenia, ile by tam się nawyginął tłumacz, bo sam pierwowzór jest też po prostu strasznie drętwy. I ta historia jest po prostu już tak, jest tak nieznośna w tym momencie. Ja w pewnym momencie miałem już takie, nie no, w co ja gram? Już w ogóle ostatnie walki, to dla mnie to było takie, że... W ogóle ten sam koniec jest tak przeciągnięty,
Po co znowu? Po co odpalacie kolejną sekwencję, w której znowu muszę pokonać? No, wiem, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja bym zmieniał styl walki jakby, nie? W trakcie. Trochę zmieniał, no ale to dla mnie trochę, nie jest... Trochę bardzo, nie? W sensie, że on zmienił na... No ja wiem. Bez spoilerów, nie? Nawet jest powiedziane, ale... Tak, tak. Ale to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, bo jakby... No tak, tak. No można powiedzieć w sumie, no bo to wiadomo, że to jest historia Gina, nie? Ale... kończy się takim flopem w ogóle. Ja Ginem i tak nie będę grać w tę grę. A w ogóle tak właśnie takim flopem kończy w ogóle, jakby straszny. W sensie ta końcówka jest, no spoilers, tragiczna, moim zdaniem. To jest, ale mówisz o samej, absolutnie samej końcówce? O absolutnie samej. Jak już się to zamienia i już jest wszystko, jakby skończy ta walka. W ogóle śmieszne, bo to było jasne, że tam nikt tak naprawdę, to nie jest spoiler, że nikt nie umrze. No. I w ogóle... A czy tam to niby poumierali w trakcie, coś tam? Poumierał, no tak, ale poumierały jakieś postacie poboczne. No, takie, no. Ale no, ja nadal obstawiam, bo w ogóle to... Wiadomo, że Heihachi is dead niby, ale ja obstawiam, że on w dziewiątce albo w DLC wróci jednak. Jest na to jakieś, nie wiem, jaki... To jest 100% jest po prostu pamiętajcie, że obawa. Właśnie, bo to nigdy nie było tak, że Tekken to jest oparty, wiecie, wyłącznie na śmiertelnikach, tylko też na tych osobach jakichś tam demonicznych. Na demonach, tak. Tak, więc biorąc pod uwagę, jak ktoś pamięta Tekkena 5 i Jinpachiego Mishimę, no to tam bycie demonem to normalna rzecz. Fabuła, już wiem, jak określić fabułę Tekkena 8, to jest Dragon Ball, to są najgorsze momenty z Dragon Balla, tylko o wiele głupsze. To są filery, tylko głupsze. Tak. Jest mega głupia ta gra, jeżeli chodzi o główny wątek. No bo jeżeli chodzi o całą tę resztę, no to jest świetny gameplayowo produkt. No naprawdę, ja się bawię doskonale. Moja żona, która nie jest entuzjastką Tekkena, po prostu lubi sobie poklikać różowe, losowe klawisze i przyciski i patrzeć, co się dzieje. Jak ci się gra, w ogóle nowymi postaciami? Na tyle, na ile sprawdziłeś, bo nie wiem. Sprawdziłem wszystkie. Mhm. Wiesz co? Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak plastyczna jest ta Azucena na przykład. Aha, myślałem, że Reina. Aczkolwiek na przykład w podstawowych ciosach jest strasznie drętwa, ale potem jak się rozkręcisz juggle, na przykład jak się poduszysz pierwsze, to kurde, jest super. Chciałem w ogóle, skoro już mówisz o tej Azucena, ona się tak nazywa. Tak. Chciałem pochwalić akurat tłumaczenie, że zostało użyte słowo kawusie. Tak, tak, jest kawusie. Bliskie mojemu sercu. Tak, no właśnie cały ten jej lore też jest strasznie cringe'owy. I powody w ogóle, czemu ona tam jest, też są cringe'owe na maksa, wszystko tam jest tragiczne. Ta scena tam potem, no, tak. Bo jest w ogóle wojna, też ona jest w trailerze, więc można powiedzieć, ale ta wojna też jest. No, Jezus Maria, to pierdzielają się na dobra, no w każdym razie, ale Reina. No, Reina? No, bo ona tam walczy z tylem Mishima, co nie jest żadnym spoilerem, bo to możesz sobie w przeglądzie postaci zobaczyć. No i to jest strasznie fajnie rozwinięty styl Mishima, bo mi się on kojarzy w ogóle trochę takim połączeniem wszystkich tych damskich postaci z Tekkena. Ona jest taka trochę giętka jak Asuka. To jest akrobatyczny styl Mishima. Tak bym to nazwał, bo ona ma takie bardzo finishery nogami, często takie fajnie robione, więc bardzo też mi się ta Reina podoba. Aczkolwiek to nie jest osoba, którą chcę mainować jakoś szczególnie. Not my type. Z nowych postaci, bo teraz próbuję, był Wiktor, ten stary dziot, to jest w zasadzie to upgrade Ravena, bardzo ciekawy moim zdaniem. On jest wysoki jakiś w ogóle strasznie, nie? Tak, no i ma też fajnie, że ma ten mieczor, bo trochę taki ma, fajna jakaś przeciwwaga na Yoshimitsu, bo faktycznie tego miecza też może używać normalnie czasami sobie, wyjmować z tej pochwy. Bardzo OP jest Jack 8, mam wrażenie, że on takie sadzi razy, wiesz, bardzo ja grałem tylko przeciwko niemu, więc miałem wrażenie, że on jest tam w fabule, ale mógł być po prostu podrasowany też trochę. Nie, ale ja nim grałem, w sensie normalnie. W sensie w fabule to był podrasowany, to owszem, bo tam miał tego Rage'a też włączonego w pewnym momencie na start, ale generalnie rzecz ujmując, Jack 8 jest bardzo mocny, ma bardzo proste kombinacje ciosów, które zadają bardzo dużo obrażeń. Ale też podejrzewam, że jest bardzo wolny, więc no taką ksajką to łatwo go tam jest pewnie wybiegać. No zresztą Psycho mi się gra o wiele lepiej. Bardzo mi się... Ja bym mógł dużo gadać generalnie o tym, bo ja mam parę takich obserwacji w stylu Tekken 8 bardzo nawiązuje do swoich poprzednich części serii i mam wrażenie, że bierze z nich to, co najlepsze. Lowem moim ukochanym, którym nie za bardzo lubiłem grać w Tekkenie 7, mimo że to jest mój main, to tu się gra o wiele przyjemniej. Bardzo nawiązuje stylem do Tekkena 6, gdzie był moim zdaniem najlepszym lowem. Bo ma więcej takich poundów, czyli że to są takie ciosy, które uderzasz i oni tak jeszcze tak nóżkami do góry podskakują, że masz dużo czasu na dużo klatek na wykonywanie dalszych części juggla. Juggle są znowu dłuższe, co jest o wiele dla mnie przyjemniejsze i fajniejsze. Jest o wiele więcej możliwości przerwania ich też, jak dostajesz po ryju.
Powraca takich dużo iconic ciosów w poprzednich odsłon. I fajne, fajne to jest. Dużo, dużo, dużo takich przyjemnych nawiązań w ogóle z tymi powrotami postaci, że Jun wróciła. Jun to był mój main generalnie w Tekkenie 2, w Tekkenie Tagu. W Tekkenie 2? W sensie Tekken Tag Tournament 2? Nie, Tekken 2. Jun jest w Tekkenie 2? Tak, tam się pojawiła. No ona tam pierwszy raz wystąpiła. Ja byłem pewien, że Jun jest względnie nową postacią. Nie, no co to, że Jun to jest stara postać. Serio? Ja byłem przez cały czas pewien, bo ona co, ona po dwójce zniknęła w takim razie. To dlatego, ale nie, czekaj, bo jest... Bo została zabita. Pojawiła się duchowo w Tekkenie 4. Tak. Okej, to dlatego, bo ja nie grałem w ogóle nigdy w dwójkę, wiesz? Ja tylko przez chwilę grałem w jedynkę, tak od sprawdzenia, ale ogólnie to trójka. Aha, no to widzisz, no to ja Tekkena 2, ja wszystkie Tekkeny grałem. Ja oprócz tego online to nie grałem niestety, ale wszystkie Tekkeny mam obcykane. No, więc to jest świetna gra, jak też Dawid wspomniał, to jest super gra casualowa, szczególnie, że teraz prowadzili ten system, jak się wciśnie klawisz, przycisk, przepraszam, L1 na padzie PlayStationowym, no to masz tak naprawdę, możecie sobie czterema przyciskami grać na krzyż i będziecie robić super kombosy, bo gra będzie to robiła za was. I to jest super zrobione, bo jak chcecie się zrobić coś więcej ciekawego, no to musicie to sobie wyłączyć. Ale dla tych wszystkich osób, które nie ogarniają w ogóle Tekkena, to jest świetny sposób na bicie się ze znajomymi na przykład, nie? Że nie trzeba macać losowych klawiszy, przycisków, tylko możecie stosować juggle. W końcu, nie? Mimo, że nie umiecie, nie? To jest super. Przecież ja nie jestem pewien, czy to jest aż takie, no bo to jest taki trochę w pół drogi pomiędzy... Jakby, to są, mowa o... odbiorcach, którzy i tak by nawalali we wszystko, co popadnie, no ale to bez sensu, bo oni i tak by nawalali wszystko, co popadnie. Jasne, ale to jest też ten tryb powstał po to, żeby na przykład łatwiej się przed tryb fabularny przechodziło, nie? Jak grasz bohaterami, którymi kompletnie nie umiesz grać i przed, wiesz, dzięki temu jeśli łatwiej jest... To, znaczy pod koniec to prawda, że byłem już kusiło, żeby na easy przełączyć, jak musiałem po prostu... Któryś raz już, ale i jak było walka z, nie powiem z kim, ale z największym wzrostem postacią, która ten, to miałem w pewnym momencie takie, ale wytrwam. Okay. No bo to była walka z tą postacią i to a propos nawiązań w poprzednich odsłon, nie? Bo to jest jeden z last bossów z Tekkena któregoś, nie będę mówił którego. Tak? W ogóle nie pamiętam, ale... Bo ty chyba tego Tekkena za bardzo nie grałeś. Okej. Okay. Nie mogę ci powiedzieć, mogę ci pokazać symbol pod stołem. Dobra, nieważne, nieistotne. O, i tak to w ogóle... ten, pokażę ci na klawiaturze. Nie widzę stąd... Widzisz? Nie widzę. Proszę, taka. No nie, no to w tego... Nie, czekaj. A, bo tego mam cały czas... To przede mną jest w ogóle. A, no widzisz, dlatego. Bo mam go, ale... Jest jeszcze... tak samo irytujący, jak podczas tutaj. I świetnie. Trzeba się nauczyć go na pamięć najlepiej. No, spoko. Znaczy, w sensie, wiesz, no i tak go pokonałem, nie? Ale... No nieważne, i tak w ogóle nie wiem, po co ja włączyłem te fabuły, znaczy trochę wiem, no bo i tak bym to jest, ta fabuła mimo wszystko jest dobrym wprowadzeniem, bo ona pozwala ci sprawdzić, kim, kto jest kim. Kim potencjalnie może byś chciał sobie ten, bo te postaci się też trochę zmieniły. Tak, dużo jest fajnych aprytów, dużo nawiązań do poprzednich odsłon, szczególnie raz, że w bossach na przykład, albo w trybach rozgrywki, bo wrócił mój kochany Tekken Ball, który jest coraz lepszym trybem rozgrywki niż Tekken Bowling na przykład. No, ale w ogóle to fajnie, bo jak są te takie, jak gra pozwala ci w tej fabule wybierać, no tak, w sumie pozwala w pewnym momencie wybierać, ale akurat mam na myśli jakąś sekwencję chyba, w której się nie, bo Steve się pojawia akurat w późniejszej części i Steve'a mi dali, którym trochę grałem, bo ja jednak głównie Hwarangiem przez cały ten, więc wiadomo, że Hwarangiem to mi najlepiej poszło, ale jak dali mi Steve'a, to od razu poczułem, okej, teraz o wiele fajniej mi się gra, nie? W sensie, że jednak wracam do tych samych postaci, którymi grałem wcześniej, tak samo Alison też mi się wygodnie grało i... Myślę, że właśnie Reyną spróbuję z tych nowych, a tak poza tym to nie jestem pewien, czy tak, coś... Tak. Czy... No ale dobra, zobaczymy, bo przypominam, że będziemy mieli turniej. Nawet nie wiem, czy będzie musimy ten turniej. Musimy ustalić szczegóły jakieś w ogóle. No, musimy się zgadzać z ekipą z TV Gry, bo fajnie byłoby tak
popierdzielać sobie trochę. Fajnie byłoby ich zbić. Tak. I Yoshimitsu też jest fajny. W sensie fajnie go odświeży i podoba mi się. To co? To coś jeszcze do powiedzenia masz? Tak, bo ja grałem jeszcze w Yakuza Like a Dragon. W sensie Like a Dragon Infinite Wealth. Co? Już odchodzisz? Nie, sobie poprawiam kabelek, mów. Wchodzę, bo już mam dość tylko... Ale nie będę chyba dużo mówić, bo w ogóle to napisałem scenariusz już do materiału, który mieliśmy dzisiaj nagrywać, ale jest trochę późno się zrobiło przez to, że setup przygotowywaliśmy, więc tak. Chyba nie ma co tego na siłę robić. W każdym razie wydaje mi się, że w środę, może się okaże, że we wtorek, ale wydaje mi się, że w środę będzie mój materiał o Infinite Wealth. I taki trochę nietypowy będzie ten materiał, bo on jest, nie jest do końca, to nie jest recenzja, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedłem tej gry i myślę, że trochę czasu mi to zajmie, bo no nie wiem, no ostatnie dwa dni jak grałem, to poświęciłem dosłownie na minigierkę, tę minigierkę, to co napisałem na Twitterze, że nie wiem, czy legalne powinno być nazywanie tego minigierką, bo to jest dosłownie gra w grze. Gra w grze. Udajesz się na wyspę, to jest, mówię teraz o minigierce, która polega na takim czymś jak Animal Crossing mniej więcej i to jest ewidentnie parodia Animal Crossing, w sensie, że no jest tam bardzo wiele różnych nawiązań takich trochę, w sensie, bo to jest parodia, ale to jest taki też trochę hołd, no bo to jest pełnoprawna gierka w zasadzie, nie? I ona polega na mniej więcej tym samym, przy czym oprócz tego, że wszyscy są mili i fajnie jest robić, odbudowywać wspólnie wyspę, która popadła w ruinę, to też musisz, bo ta wyspa popadła w ruinę przez to, że śmieciarze źli, piraci śmieciarze wywalają tam śmieci, więc piratom nie podoba się to, że próbujesz zrobić tam resort. I przychodzą i musisz bronić baseballem tej wyspy przed piratami. No i to też masz tak, że z śmieciarzami. I to jest też tak, że masz tam jakby zamiast tak jak masz w Animal Crossing, możesz sobie tam rozbijać kamienie i tam ścinać drzewa i tak dalej, no to w Like a Dragon Infinite Wealth też masz, tylko masz baseballa po prostu, nie? Baseballa, a potem upgradujesz go sobie do baseballa z drutem kolczastym, a potem do złotego baseballa z drutem kolczastym. Ale w ogóle jestem w ciężkim szoku, jak bardzo rozwinięte, bo nie dziwię się teraz już, że oni poświęcili temu osobny trailer tej minigierce, bo to jest na serio normalna, wewnątrz gry jest osobna gra, udajesz się na tę wyspę i masz normalnie inne menu, nawet na pał zupełnie inne niż... I gra kosztuje 209 zł. I gra jest tak, a to tak też napisałem na Twitterze, że znam takie firmy, które by tę grę wewnątrz tej gry sprzedawali za 270, nie? Więc no, bardzo dobra rzecz. I śmiesznie, bo to jest tak, że to w ogóle gra mówi ci fabularnie, że spokojnie, teraz masz parę dni na porobienie sobie czegoś i akurat tak się zdarza, że możesz sobie z tych Hawajów płynąć na, właśnie na tę wyspę i poświęcić ileś tam dni na to, żeby... No w ogóle coś kompletnie niezwiązanego fabularnie, ale też jest jakby fabularyzowane, bo tam te wszystkie minigry, te większe minigry, bo są też tam, możesz sobie grać w, nie wiem, w pokera, no to te wszystkie większe minigry są fabularyzowane, nie? W Yakuzie, w Like a Dragon. Dobrze. Ale będzie o tym materiał mój, który... I w ogóle niesamowite jest to, że tak dobrze mi się pisało ten scenariusz. No bo jesteś zajarany gierką, nie? Jak jesteś zajarany, ale to też, wiesz co, wydaje mi się, że to też wynika z tego, że miałem po prostu ileś tam różnych luźnych przemyśleń i nie wiedziałem, że one będą pasować do jakiegokolwiek materiału, a one się po prostu wszystkie połączyły w materiał na temat tej gry, ale też trochę tej serii, bo prawda jest też taka, i to tam też będę mówić w tym materiale, że jak się mówi o tej serii, no to tak naprawdę temu, kto jest fanem tej serii, nie trzeba mówić, że warto w to zagrać, nie? Tak naprawdę tego typu materiały trzeba kierować trochę do ludzi, którzy pewnie coś słyszeli, pewnie zastanawiali się. Cykają się, żeby... Ale trochę się cykają i słusznie, bo to jest ogromna seria, ale też niesłusznie, bo są sposoby na wejście w tę serię bardzo płynne i ja bym się też nie dawał raczej zastraszać właśnie tej idei, że to jest, wiesz, tam 20 gier i że to jest po prostu wchodzisz i nie wiadomo i musisz od razu wszystko nadrobić. No nie, nie musisz. Jeśli nie chcecie czekać na mój materiał do środy czy tam do wtorku, tylko już grać, to zagrajcie po prostu w Yakuza Like a Dragon, czyli siódemkę. Pewnie jest nawet tanio, chociaż nie wiem w sumie, jak teraz to wygląda, jak wyszła ósemka. Dobrze. No dobra. To
to przechodzimy do mięska. CD Express. Ciu-ciu. Dobrze, no i tak, pierwszym newsikiem, mój drogi, jest to, że The Day Before pracownicy Fantastic mieli płacić kary za źle wykonaną pracę. No niesamowite, ale mnie to dziwi. Tak, na kanale Game 2 pojawił się niemiecki dokument taki śledczy o The Day Before. No i źródła tego kanału mówią, że kierunek projektu zmieniał się w zależności od tego, w co grali szefowie. To się pokrywa z tym, co pisał Wokulski na Slickson.pl. Widać to było szczególnie po kreatorze postaci. Raz miał przypominać ten z Hogwarts Legacy, a raz z Baldur's Gate 3. Innym razem twórcy musieli drastycznie zmienić charakter miasta z The Day Before, ponieważ jeden z szefów zagrał w Spider-Mana 2. Znamy takie przypadki. W sensie tak. Słyszeliśmy już o game devie. W branży, tak. O tym stylu game devu, więc w ogóle nie jest to zaskakujące. I nie dziwi to, że nie działa coś takiego, tak. Kiedy jest taki chaos w zarządzaniu. No i to też się właśnie pokrywa z tym, co Wokulski się dowiedział. I w ogóle z takimi przeciekami informacji z sieci i tymi wszystkimi rzeczami, które dało się znaleźć, jak się trochę bardziej pogrzebało w temacie. Polecamy materiał przede wszystkim Krzyśka też. Tak, tak, bo tam udało mi się tam dojść do jakichś tam właśnie chłopa, który przegrzebywał te dokumenty między innymi i faktycznie jakby wszystko to jakieś było grubymi nićmi szyte. Jakby w opisie do tego odcinka podcastu jest link do, na górze powinien być, bo to jest pierwszy news, którego omawiamy, do newsa na cdaction.pl i tam jest też zembedowany, podlinkowany materiał Krzyśka, więc jeśli tak wam będzie wygodniej go znaleźć, to polecam. Polecam obejrzeć, bo jest bardzo śmieszny momentami. No po prostu... Mimo, że temat poważny. Temat jest poważny, ale fragment z Makłowiczem wziął mnie z zaskoczenia. Mnie też, bo ja go wymyśliłem o poczekaniu. No, widać było, że to jest... Czytam ten fragment, no kurde, no, ja muszę to przeczytać jak Makłowicz. No dobra, bardzo, bardzo polecam, nie będę aż tak spoilować. Ale tak, no i wszystko, bo w tym newsie najważniejsze jest to, że przerażające są doniesienia o tym, jak napisał tutaj newsman Michał Gąsior, że niektórzy z nich, z tych deweloperów, mieli płacić kary za niskiej jakości pracę. Najwyższa z nich miała sięgać $1,930, co przy zarobkach na poziomie $500, o których wspominał rozmówca Wokulskiego, stanowi prawie 4 wypłaty. Czujesz, że musisz płacić kary za to, że coś źle zrobiłeś? Albo niewystarczająco dobrze. Albo nawet potencjalnie nie zrobiłeś wcale tego źle, tylko się nie spodobało chłopu, bo teraz gra akurat w Spider-Mana 2 i uważa, że budynki powinny być wyższe. Także no, fajnie, ale wcale nie fajnie. Dobrze, newsik jeszcze, zanim przejdziemy do State of Play, mamy takie newsiki, bo nie wiem, czy zauważyliście w ogóle, ale ukazało się Suicide Squad. I Kill the Justice. No właśnie to teraz, 2 lutego, nie? Tak, właśnie, tak. Więc jak to... Ale ludzie grali już od... albo próbowali grać wcześniej, bo... Mieli wczesny dostęp. Bo był wczesny dostęp, przy czym mamy tutaj 2 newsiki i ten drugi zespoiluje... tytuł mi się bardzo podoba. Suicide Squad Kill the Justice League. Twórcy przepraszają za brak dostępu we wczesnym dostępie. Bo okazało się, tak, że jak ktoś włączył... bo mieli wczesny dostęp ludzie, którzy tam wykupili jakąś tam wersję. No i, fajnie, okazało się, że jak odpalali grę, to gra pokazywała, że jest ukończona. I miałeś tak. pełne ukończenie gry. Także przeprosili i wyłączyli na jakiś czas. I w ramach zadośćuczynienia, zapłaciłeś więcej, żeby grać, za a nie może grać. Za ludzi, którzy biedni pobrali pewnie urlopy niektórzy, żeby sobie w to grać. Więc na 72 godziny, które teoretycznie mieli mieć wcześniejszego startu, stracili około 7 godzin. Co też nie jest w sumie aż takie straszne, no ale dostali zadośćuczynienie, które wynosi 2000 lutor końców. Czyli nie cokolwiek takiego, że faktycznie odczuliby to jakoś wydawcy tej gry, tylko po prostu wirtualną walutę. Teoretycznie jest ekwiwalentem $20, ale faktycznie jest ekwiwalentem figi z makiem, a nawet nie. Także no... nie wiem, no gracie w Suicide Squad? Jak tam? Podoba wam się? No właśnie opinie są pewnie różne, bo teraz już jest w sumie już po premierze, no i to możemy powiedzieć wprost, że u nas Grzesiu
Grigor, no to ma takie, no, że to nie jest definitywnie zła gra. Nie jest, ale właśnie ja wydaje mi się, że nikt nie twierdził, że ona będzie zła, ale wydaje mi się, że wiele osób twierdziło, że będzie taka se. I na Open Criticu teraz sprawdziłem i średnia jest 60. Zaraz... No, czyli taka se. No. To jest dokładnie, w sensie, ja nawet spodziewałem się, na Metacriticu z kolei 63. Ja spodziewałem się mimo wszystko wyższych recenzji, w sensie takich bardziej 70. Ja nie wiem, kto wpadł na to, żeby na siłę wplatać się motywy looter-shooterowe do tego typu. No w sensie, jak nie wiesz kto? No Warner Bros. Ja wiem, ale jakby, może inaczej, dlaczego stwierdził, że to dobry pomysł? Znaczy ja wiem, no bo popatrzył na tabelki, że to się potencjalnie spina. Bo zobaczył, jakie gry najwięcej zarabiają. No tak, ale to jest takie płytkie podejście. No tak. Jakby wiesz, no... A jaką głębię ma tabelka w Excelu? No tak, wiesz, no zero, no, nie? 2D jest, nie? No tak, tak. No, więc no niestety, ale no to nie zawsze działa, szczególnie w ogóle z motywem superbohaterskim. Jakby... W ogóle mi się, ja wiem, że teraz trochę off-top, ale mi się gryzie motyw, jestem w zasadzie superbohaterem komiksowym, a bohaterem w ogóle komiksu, nie zbieram itemy w ogóle, żeby w ogóle się nie pasuje mi, tak, tak. I ani Avengersi. W ogóle, no. Jak jesteś superbohaterem, to powinieneś być super. Tak, jakby... Powinieneś być jedyną osobą, inaczej, no nie musisz być jedyną osobą, no bo w ogóle muszę zagrać w ten, jak się nazywa, Midnight Suns. Mhm. Bo ponoć jest świetne, a nadal w to nie zagrałem. I tam może być wielu superbohaterów i być dobre, ale, no, ale nie jest grą usługą, nie? Ja nie wiem, dobra, zmieńmy temat, bo nic mądrego ani nic miłego już nie powiemy raczej o Suicide Squad. Zmieńmy temat na jakiś przyjemny w postaci stanu gry. Stan gry jest taki, że pokazano nie tylko Silent Killa, ale też jeszcze drugiego Silent Killa i inne gry. Tak, odbyła się transmisja Sony, na której pokazano około 15 gier. Nie będziemy oczywiście wszystkich szczegółów omawiać, bo to by nas zabiło. Czasowo. No ale tak, był Judas. Judas to jest nowa gra Kena Levine. I Lady Gagi, przepraszam się. Tak, i nie wiem, w której Ewangelii się pojawia Judasz. Pewnie wielu. Ale coś tam. W każdym razie, tak, Judas jest ewidentnie Bioshockiem. Po prostu. No i wygląda spoko, ale to ja po Bioshocku Infinite nie wierzę Kenowi Levinowi i poczekam na rachunki. No i ja chciałbym powiedzieć, że już forma Bioshocków mi się wyczerpała, ale co jest nieprawdą, no bo to tak nie działa. Ale nie widziałem w tym nic fascynującego w tym gameplay. W ogóle nie widzę, jak na kurde jednak nowego Bioshocka, czyli... W sensie, no bo to nie jest Bioshock, jakby jest to Bioshock, mówmy się. Kadry były jakieś takie, prowadzenie kamery, jak takie Bioshockowe. Komentarz, że moja ulubiona część to jak Ken Levine powiedział, że nie chce zrobić nowego Bioshocka, ale właściwie to zrobił. No, ale nie widzę jakoś bardzo, bardzo hype'u na to i no nie wiem, ale dajcie znać w komentarzach, może wy potrzebujecie nowego Bioshocka, nawet jeśli nie ma. No bo to jakby nie wygląda źle, nie? To wygląda spoko. Wygląda to spoko, tylko... Bardzo, bardzo ciekawy, ale to jakby no nie wiem, to samo. I też ten setting nie wydaje się jakiś bardzo wyrazisty, jednak zaletą Infinite i też poprzednich Bioshocków było też, to, że były bardzo jakieś, nie? A tutaj masz wrażenie, że to jest remix. Że to jest trochę tak Infinite jakbyś, i trochę Bioshock zwykły. To jest tak, jakbyś powiedział AI-owi, żeby zaprojektował nowego Bioshocka, nie? Mhm. I on wziął trochę tego, trochę tamtego, trochę coś pomiksował, porobmiksował i wyszło coś takiego, Następna gra, która była podczas prezentacji, to Stellar Blade, czyli ta chińska chyba, tak? Gra, która, w której twórcy trochę udają, że nie chodzi o dupę i cycki, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o dupę i cycki. Tak, tak. Chińska gra numer 5. Tak, chińska gra, w zasadzie, jest to ekskluzyw Sony, więc... Jest to chińska gra numer 5 jako ekskluzyw Sony, tak? Tak, tak. Helldivers 2. To tyle już chyba mówiliśmy, w sensie parę razy nam się już zdarzyło mówić o tej grze w podcaście. Tak. Ja jestem w ogóle ciekawy tego, bo to jest zupełnie zmiana perspektywy, w sensie niż Helldivers 1. Ja chciałbym w to zagrać, żeby sobie wyrobić jakąś opinię, bo ja wiem, że to wygląda jak u nas Arek Ogończyk napisał wewnętrznie tam, nie, że to jest, czy wewnętrznie, czy nie, że to jest Destiny, ale z robalami. No to w swoim materiale. W swoim materiale, w swoim filmiku śmiesznym takim przekrojowym o State of Play. Coś w tym jest, ale ja bym sobie to zobaczył, no bo to jest zupełnie inny rodzaj gameplayu niż pierwszy Helldivers, który mi w ogóle nie kupił. Dobra, ale teraz coś, co na pewno cię kupi.
Nowy Sonic Generations. Nie, tak jakoś nie. Tylko z Shadowem. Sonic X Shadow Generations. X Shadow. Ja nie wiem, lubisz Sonic Generations? Ja mi się podobało. No nie, no mi też. Lubisz Sonica, to lubisz wszystko. Właśnie Sonic Generations to jest ten Sonic, którego oni powinni robić. W sensie, że to się sprawdziło i to może nie jest, to może nie robi, nie wymyśla Sonica na nowo, ale wydaje mi się, że niewymyślanie Sonica na nowo lepiej wychodzi, bardziej na zdrowie. Nowy stabilny Sonic, nie? To jest tak co najmniej średnio. To jest takie, że będzie 75, to będzie na pewno. Tak, no. Ale że jest Shadow i może jest tam jakiś fan Shadowa wśród recenzentów, to może będzie 77. Ja zawsze pytam Shadowa z tego, że był edgy i miał pistolety. A nie jak, kurde, Sonic tylko biegnie. No, też uważałem zawsze, że Sonic jest za mało edgy, ale tak naprawdę to nie. Silent Hill The Short Message. I to jest gra, którą można już teraz odpalić sobie. Jest za darmo i jest ponoć bardzo dobra. Okej, okay, to o tym nie, to powiedz mi więcej. Nie są to moje słowa, bo są to słowa Łukasza Morawskiego, naszego redaktora, który to ograł o 3 w nocy w ogóle, skończył. Ale będzie rozumiał jakiś tekst jego, nie? No, tak, on coś na CDAction.pl, coś co napisał w tej grze i czy już jest nawet. Jest, to nie recenzja, ale publicystyka. I że to jest napisał cytat, powtórka z PT. No, bo to też jest tak jakby właśnie, to 3 godziny mu zajęło około przejście tego i że zaskakująco nawet straszne, bo on grał sobie to na tym Logitech G Cloudzie, nie? W sensie wtedy mówił, nie, że mniej straszne to jest, jak grasz na mniejszym ekranie, więc dajcie znać w ogóle, czy też tak macie, bo coś w tym jest w sumie. I grał sobie na tym G Cloudzie i jest nawet na koniec nawet całkiem wzruszające, więc ciekawe emocje budzi. Ta gra, w sumie Silent Hill'a takie były, szczególnie dwójeczka, tak? O tym sobie zaraz pogadamy. No, więc warto sobie to sprawdzić, jeżeli jesteście fanami pewnie uniwersum. Ja nic więcej mądrego nie powiem, bo fanem uniwersum nie jestem, ale dobrze słyszeć, że mimo, że to Konami, to pokusiło się o taki kolejny ruch w tym stylu, jaki może to właśnie chciało powtórzyć sukces PT trochę, nie, tym ruchem i fajnie, że to się wydarzyło. Mhm. Tak, zobaczymy. Trzymam kciuki za to, żeby w ogóle różne serie Konami wyszły, zwłaszcza, że będziemy sobie rozmawiać o jeszcze jednym psikusie, który został zrobiony Konami, ale to za chwilę. Najpierw przejdźmy sobie jeszcze przez pozostałe gry, bo jeszcze nie przechodzimy do Silent Hill 2. Mhm. Lecimy według kolejności, która też jest w newsie podlinkowanym w opisie. Metro Awakening, czyli chyba prequel, tak? Serii Metro. Który jest tylko VR-owy. Jesteś fanem serii Metro? Przyszedłem jedynkę, kawałek dwójki, więc nie mogę powiedzieć, że jestem fanem serii. Okay. Jestem fanem... Nie, fanem za dużo powiem. Bardzo lubię jedynkę. Okay. Bardzo mi się dobrze grało. No to na pewno nie możesz się doczekać, aż założysz swoje PSVR 2 kupione za twoje prywatne pieniądze i... Wcale nie. Redakcyjne PSVR 2 i postrzelam sobie... A ty masz w domu ten PSVR 2? Nie, teraz ma Grzesiu. Grzesiek ma. Chyba, że musiał odesłać, ale chyba nie. Nie, chyba. Ale to jest w ogóle śmieszne, bo to jakby pomyślałem sobie, że jeśli ty masz ten PSVR 2 i nic o nim nie mówisz, to by oznaczało, że naprawdę zły jest stan VR-u wciąż. W sensie, że ty go masz, ale nikt go nie używa. Ale wydaje mi się, że Grzesiek też nie używa tego VR-u za bardzo. Nie, w sensie, nie, on leży w kącie, nieużywany. Ostatnio chyba go odpalał pół roku temu to na jedną sesję. Ja jedynkę miałem bardzo długo w tym, ale jak za każdym razem, jak myślałem o tym, ile muszę kabli podłączyć do jedynki, to odechciewało mi się żyć nawet. Nie tylko nie tyle grać, ale żyć. Dobra, jeśli chodzi o VR, to jest też Legendary Tales. Tak, w ogóle mnie to nie... Wszyscy ciekawy gameplay, machanie, ale jakoś tak miałem... No, tak pograłem sobie jesteś rycerzem i było fajnie i nie wiem. Tu jesteś rycerzem i wbijesz w ludzi. Tak, i w szkielety. I tak, są szkielety, możesz złapać szkieleta i go tam. I bić głową szkieleta inne szkielety, to jest... Ale jakby potrzeba do tego VR-u w normalnym świecie też można tak zrobić. Tak. Rise of the Ronin, czyli Assassin's Creed tylko... Dwa. Assassin's Creed tylko, że nioch, tylko, że nie. Tylko, że nioch. Czyli nowa gra Team Ninja, która nie jest niochem, ale jest... W sumie Nioh też był taki trochę asasynowy miejscami, nie? Czy mi się wydaje tylko. W sensie, że grałem w Nioha. On był też taki dynamiczny bardziej niż... Tak, to na pewno. Ale on tamtym momentem, w którym w tym trailerze sobie lata na tej lotni. Tak. Bardzo to jest... Assassin's Creed 2, no, tam podobny motyw był. Ale nie tylko, nie? W sensie i w Batmanie to masz i w Spider-Manie. Jak zobaczyłem to pierwszy raz, to pomyślałem sobie, o kurde, Assassin's Creed 2.
W sensie moje pierwsze skojarzenie. Nie podoba mi się w ogóle, bardzo mi się nie podoba, wiadomo, że jakbym zagrał, to pewnie byłoby inaczej, ale wydaje się taki dość clunky ten movement, nie? No. Że tak użyję dwóch słów, których nie powinienem mówić w polskim podcaście. W sensie, że ten, to poruszanie się wydaje się takie mało przyjemne, mało płynne. Jak jest to takie huśtanie się, które przychodzi wylotnie, to samo to huśtanie się jest takie zbyt skokowe, mam wrażenie. Wiadomo, no, można sobie gadać i gdybać, pewnie trzeba by zagrać. Ale szczerze to może jest to zrzynka i może wydaje się toporne, ale to jest to, co mnie najbardziej przekonało i gdyby... Ale że toporność cię przekonała? Co? Toporność cię przekonała? Nie, że, w sensie, że jednak jest to bardziej, że to nie jest nioch, który wywodzi się jednak z Souls-like'ów, tylko... Tylko jest to nioch, który się wywodzi z Assassin's Creed 2. Tylko to jest jednak potencjalnie rzecz, w której potencjalnie przyjemnie porusza się. W sensie masz dużo sposobów na poruszanie się. Nie wiem, jak jest z tą przyjemnością, to mówię, to gdybam, a wydaje mi się, że jednak takie rzeczy trzeba by sprawdzić osobiście. No nie wiem, no w każdym razie prędzej zagrałbym w to, niż no, w niocha, o to mi chodzi, nie? Ta walka też mi się wydała jakaś taka, nie to właśnie, no. Ona też zawsze widziałem, jak co widziałem, co zerkałem na dyskusję o grze, to zdania są w redakcji też podzielone. Niektóre mi się podoba, niektóre nie. Więc no, jestem ciekaw ostatecznego kształtu tej produkcji. Ona ale ma w tym roku wyjść? Ona ma wyjść 22 marca. W ogóle to, bo nie mówiłem, kiedy te gry wychodzą. Ona część wychodzi w tym roku, a część, wiadomo, jeśli jest na przykład Sonic i Shadow jesień tego roku, ale są też, wiadomo, rzeczy takie jak Judas, które nie mają w ogóle żadnej daty premiery. Ale tak, jest, chciałem powiedzieć, że jest też Rise of the Ronin chłop z kapelusza, także polecam. Dave the Diver dostanie, czy dostał, dostanie? W kwietniu dostanie. DLC, czy tam coś, że Godzilla będzie, więc fajnie. Okej. A, bo nie widziałeś tego? Nie. Widzisz, tak oglądałeś. Ale to faktycznie było, to najkrótsza część prezentacji, ale no po prostu Godzilla wychodzi. No i super. No i fajnie. Także nieźle jak na gry indie. Foam Stars, czyli takie Splatoon, tylko zrobione przez Square Enix i w ogóle nie Splatoon ponoć. W sensie, że ten gameplay chyba nie jest jakiś taki bardzo splatoonowy. Mhm. 6 lutego, czyli już za chwileczkę, już za momencik będzie premiera. W PS Plusie też się pojawi. Mhm. No i to jest taka dobra gra do PS Plusa. No. Wydaje mi się, że to będzie spoko. W ogóle wrażenia ludzi po jakichś tam wczesnym ogrywaniu są bardzo pozytywne, nie? Co jest zaskakujące, no bo nie jest to pierwsza tego typu drużynowa, taka wiesz, wesoła, kolorowa gra, która, no, jak się nazywał ten? Zobaczył na premierę. To, o czym wszyscy już zapomnieli. A też się zapowiadało dobrze. To, co masz samochody, ale możesz wyskoczyć z samochodu i coś tam. Pamiętasz to? Destruction All Stars? Tak, no. No, no, pamiętacie Destruction All Stars? Chyba nawet twórcy już nie pamiętają. To było też w PS Plusie właśnie i to szybko zdechło. Bardzo mała żywotność chyba była tej gry. Nie był a ona to też fajnie się zapowiadała, kurde. To miało potencjał. No, no ale nie był to Rocket League, nie? Który rozbił bank. No tak, tak. W PS Plusie właśnie. No tak, ale Foam Stars, no nie wiem. Jak ktoś nie ma Switcha i nie może sobie pograć w Splatoon'a, no to niech kupi Wii U i pogra w pierwszego Splatoon'a. Tego się nie spodziewaliście. Zenless Zone Zero to jest... chińska gra, jedziemy dalej. Nie, no w sensie, że Zenless Zone Zero to jest HoYoverse, nie? Czy nie? Czy źle myślę? Co? Ja mam ci odpowiedź na to pytanie? Jak ja nie mam pojęcia o chińskich gierach? To jest, tak, HoYoverse, no nieważne, no, jak ktoś lubi Genshin Impact, to nawet nie potrzebuje usłyszeć od nas, co to jest Zenless Zone Zero. Spoko, fajnie, że nie wszystkie postacie są nieletnie. Żartuję, wiem, że tam niektóre nie są nieletnie, niektóre wyglądają jak nieletnie, ale mają 300 lat. Nie, no, żartuję, także nie obrażajcie się na mnie. Jeszcze ile razy powiesz, że nie żartujesz? Że żartuję? No, powiedziałem, że nie żartuję? Dobra. Nie, no żartuję. V-Rising, czyli... Vampiry... Czyli wampiry i wstawanie. I budowanie. Tak, a to, bo to jest ta gra, o której Kaskad z kolei powiedział, że to jest walka z drzewem 7, nie? Także tak, w tym roku jeszcze V-Rising, ale to też już gra, no, której widzieliśmy, więc... Tak, no w Reliaksie już długo było. I teraz tak, kolejne gry, które z kolei pojawiły się już poza tym głównym zbiorczym newsem. Kojima... No, najpierw powiedzmy sobie o nowej grze Kojimy, bo Kojima robi nową grę, nazywa się Fizzent.
Z kropką na końcu? Z kropką na końcu. Bo to jest pewnie skrót od fizyczna inteligencja albo coś. To jest, nie wiem. Brzmi jak jakieś Kojimowe pierdziele. To jest, wiadomo. Znowu no. Kojima wyszedł i powiedział jakieś głupoty. Ale my kochamy Kojimę za te głupoty. W sensie, ja serio, bo ja też napisałem już na Twitterze coś na ten temat, bo widziałem, że ludzie tam próbują rozkminiać, co to może oznaczać ten fizyt. Co to w ogóle, wiesz, jakiś taki, wiesz, cryptic message i w ogóle. Ja napisałem, że... Ludzie się zastanawiają, co to oznacza, mimo że to na 99% jest jakiś przesadnie głęboki, pretensjonalny kojimizm, którego i tak nie będzie się dało zrozumieć przed zagraniem, ani najpewniej po zagraniu. Ale to jest i to trochę jest to, czego w sumie ludzie oczekują i czego potrzebują. Fakty są jednak takie, że będzie to Metal Gear Solid, tylko bez Metal Gear Solid w nazwie. No, Kojima powiedział wprost, że to jest espionaż action, co prawda nie pojawia się tam dodatkowo słowo tactical, tylko espionaż action, no ale... Wiadomo, że to było po prostu zapowiedź nowego Metal Geara, tylko bez Metal Geara w nazwie i z innymi postaciami, więc będzie można nabudować na to jeszcze więcej dziwnego loru. No i tyle, no. Fajnie. Nic więcej nie zostało powiedziane, to będzie ekskluzyw dla Sony, więc to jest ten sam przypadek trochę, co... że w sensie, bo Kojima w tej chwili robi trzy gry. Tak. Raz, że Death Stranding 2, o którym za chwilkę powiemy. Dwa, że ekskluzyw dla Xboxa, który w ogóle... Co? No właśnie mówię, że dla Xboxa, on się nazywał dziwnie jakoś. Tak, ja już nie pamiętam, on miał jakieś dwie literki, nie? Coś takiego. Tak. OD. Aha, tak, bo potencjalnie Overdose, nie? Albo... Order... Order... Debila. Tak. Chciałbym powiedzieć dupy, ale debila śmieszniejsze. Tak. No i w sumie tyle. Nie wiadomo nic więcej na temat. Wiadomo, że będzie trochę grą, a trochę filmem. To, czyli no, to samo, co mówił. Tak. Znowu sobie wyszedł Kojima. Znowu jakieś prezentacje gier. Znowu Kojima wychodzi i mówi swoje kojimowe rzeczy. Właśnie tak. On często ma takie, że jakby on jest tą taką postacią, którą ludzie biorą na swoje prezentacje tylko po to, żeby pokazać. Patrzcie, mamy Kojima. To tak jakbyśmy, nie wiem. No nie wiem. Maskotką się stał trochę taką, to nie? Tak, w sensie, że to jest trochę posiadanie... Kojimy to jest taka obietnica? Myślę, że jak teraz się robi bingo co do wszystkich prezentacji, to warto tam wstać, pojawia się Kojima. Myślisz, że w lutowym Nintendo Direct, który pewnie się wydarzy, bo zawsze się w lutym wydarza, to będzie ten Kojima jakiś? Hej, cześć, jestem Kojima, robię grę, nazywa się, tutaj wstawię jakąś dziwną nazwę. Pojawi się Mario. Będzie trochę grą, a trochę filmem, zobaczycie. I wystąpi w niej inny jeszcze reżyser kina horrorowego, bo podobnie jak w tym OD ma być, Boże, Jordan Peele, tak tutaj z kolei Death Stranding 2, On the Beach, tak się nazywa. Na plaży. I tak sobie pomyślałem, że wow, jak twórcy To The Moon zapowiadali, że robią odcinek plażowy i powiedzieli, że to nie będzie typowy odcinek plażowy, to nie wiedziałem, że chodzi im o nową grę Kojimy. To jest żart, który pewnie zrozumieją dwie osoby, bo nie wiem, czy To The Moon jest aż tak popularny, ale... Chyba tak. No, w każdym razie Death Stranding 2 na plaży. Na plaży fajnie jest. Tak powinien się w ogóle... Taki powinien być tytuł tego newsa. Death Stranding 2 on the beach, myślik, na plaży fajnie jest. Fexport zrobił wersję ze Stegną, przepraszam, nie? Że na plaży w Stegnie. No okej, okay, ma to sens. Ma to sens też. W każdym razie tam wystąpi George Miller z kolei. Też reżyser. Także fajnie. Ale przede wszystkim pokazano bardzo długi... Oglądałeś w ogóle ten długi? Ten 10-minutowy trailer? No właśnie, częściowo potem poszedłem do sypialni i jakoś jak zleciał w tle i bym taki, to dalej trwa? Poszedłem spać. Pamiętam tą typiarę z rękoma na ustach, która miała doczepione te tyły. Bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje w tym trailerze. Bardzo dziwnych. Wydaje się, że będzie szczelanie, ale że nadal głównym gameplayem jednak będzie łażenie, tak jak w jedynce. No i tyle, no. Wygląda to jak sequel Death Stranding, szczerze mówiąc, a ta plaża to, ja nie wiem, nie widziałem chyba plaży, a może widziałem plażę, ale bardziej widziałem jednak pustynię. Jest postać, której ponoć, ja nie grałem w jedynkę, więc będziecie musieli sami mi powiedzieć pewnie, ale jest postać, której ponoć ludzie nie lubili, ale teraz gra na gitarze i strzela piorunami.
i no nie wiem, dużo, bardzo dużo się dzieje. Jest postać, która jest w ogóle marionetką, która jest poklatkowo zrobiona, żeby była bardziej jak marionetka, w sensie nie poklatkowo, tylko że jest zmniejszona liczba klatek, żeby wyglądała jak poklatkowa. I to fajnie też jest zrobione, ale to jest w ogóle wszystko taki miszmasz, że no spoko. Fajnie. Ja w ogóle, ja bardzo szanuję Kojimę jako obserwator z zewnątrz i trochę boję się tykać, w sensie trochę już tyknąłem, ale boję się wejść w ten świat chyba. Ja pograłem chwilę Death Stranding i taką chwilę to trwała 6 godzin. I gdyby nie to, że wyjeżdżałem dosłownie chwilę później na urlop, na wakacje nad morze, polskie, piękne, ładne, on the beach, to grałbym dalej. Ja tak to wróciłem, żebym się nie chciało, bo tam w tej grze trzeba się trochę tak wkręcić. Trzeba dać 2 godzinki na rozkręcenie się. Wiesz co, ja nie grałem w Death Stranding, ale jak chodziłem do liceum, to zdarzało się, że nie było autobusu ze Swarzędza do mnie do domu na moją wieś i musiałem 5 km wchodzić, więc to w zasadzie to samo. Nie? Kurde. Dalej jedziemy. Dragon's Dogma 2 pokazano nową klasę postaci i pokazano też trochę trailer. Ładnie ta gra wygląda. Ładnie ta gra wygląda i mi się bardzo w ogóle z Soulsami kojarzy gameplayowo i animacjami. No bo to jest ona Souls, jest chyba trochę Soulsowa, tak. Ale ty grałeś w jedynkę? Nie. Bo ponoć w ogóle, bo jedynka jest taką grą, którą nikt nie grał, w sensie jakbyś spytał 100 osób, to 99 osób nie grało, a ta jedna osoba jest wkurzona, że te 99 osób nie grało, bo powinni zagrać, bo jest ponoć świetna. Nie w sensie, w ogóle, że to jest ponoć, można powiedzieć, że to jest najlepsza gra na siódemkę, mimo że nie jest chyba grą na siódemkę, tylko chyba lepszą. Nie jest, super jest lepszą, ale pierwotnie jak ta gra wychodziła, to miała właśnie chyba siódemki, jakieś coś takiego. A bo oni, tak, ten Dark Arisen, tak, potem wyszedł, no nieważne. Until Dawn, zapowiedziano remaster na PS5 i PC. Grałeś w Until Dawn pewnie, tak, nie? Tak, grałem w Until Dawn, spoko mi się grało. Chciałoby się grać kolejny? Chyba nie. To jest chyba bardziej dla ludzi, którzy nie grali, ale tak, warto, prawda. Wydaje mi się. To jest tak, taki, warto, bo musimy... To wobec... jest gra na siódemkę, ale chyba ona jest by design na siódemkę, no bo to jest slasher taki. No tak, więc, no tak, ale jakby jest to takie przyjemne. Bardzo przyjemne jest, no. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, jest przyjemny gameplay. To jest tak, o wiele bardziej podobało mi się Until Dawn niż Detroit. Tak. Bo Until Dawn nie traktuje się poważnie, a Detroit się traktuje absolutnie bardzo poważnie. Dragon's Dogma jest grą na 8 według internetu. Mm-hmm. Ale nowe wydanie, bo nie wiem jak poprzednie. No ale dobra. I czy to wszystko? Nie wszystko, bo mamy jeszcze Silent Hill 2. Robione nie przez Konami, tylko przez Bloober Team polski. Polska górą. No właśnie, tak. Polska górą. Na razie, jeśli może tak. Jeśli wierzyć komentującym w internecie, to Polska dołem raczej. Bo widziałem jakieś tam też neutralne, łamane na pozytywne wrażenia, ale no ewidentnie w komentarzach pod tam trailerami, w komentarzach pewnie nawet u nas, bo jest 7 komentarzy i pewnie no tak, odzew jest negatywny, nawet ktoś pisze. No w każdym razie odzew jest negatywny, ale mamy dwie rzeczy z tym związane, które, no bo pokazali faktycznie pokazali trailer, po którym słusznie ktoś tam stwierdził ostatnio, no to nie wydarzyło się dawno, więc, ale ktoś stwierdził, że to, wrażenie jakie można by odnieść po tym trailerze, to że Silent Hill 2 to jest taki Resident Evil 4, tylko więcej strzelania, co jest chyba dwiema nieprawdami i masz to w kolejnych newsach, w sensie, że to już jest jako osobny news. Ja sobie szukam czegoś innego, ale... No i nie wygląda za dobrze graficznie. Nie to, wygląda co... jakoś bardzo źle, ale wygląda w ogóle gorzej niż chyba niż The Medium, a wydaje mi się, że na tym etapie pracy nad grą należy się jednak spodziewać, że to będzie po prostu wyglądało gorzej niż ostatecznie, no a nie spodziewałbym się, że będzie ta gra wyglądała gorzej niż poprzednie gry Bloobera po prostu. No tak, ale to w ogóle ja byłem zdziwiony tym, że tam, wiesz, tak bardzo dużo pokazali walki. Ja dla mnie Silent Hill to się kojarzył z klimatem, z ciężkim, wyczuwalnym klimatem na kilometr, z tą mgłą, wydaje mi się, że to był, nawet jeśli gra, że nie wiadomo jaka ta gra będzie, że to był po prostu kiepski trailer. Tak. Bo raz, że wiemy, 16 godzin temu, jak to nagrywamy, pojawiła się, no nie, pewnie więcej, bo muszę sobie odświeżyć, już teraz 22 godziny temu. Osoba jakaś z wewnątrz mówi, że w maju 2023 widziała większość tego, co tam jest pokazane.
W sensie, że dosłownie te nagrania, że tam jakaś jest inna, nowa scena tam, że z telewizorem i tak dalej, ale że większość z tego to jest po prostu to, co widział. I niewiele nowego. Tak, i to może tłumaczyć też, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda, bo to jest po prostu stary footage ze starego buildu. Ale wiemy też, że... Tak inside'owo. Bardziej inside'owo jakby z naszej strony, że tak powiem, tak. Że ten trailer został zrobiony przez Konami, a nie przez Bloober'a. Że jakby no Bloober nie maczał w tym palcu, Bloober tylko wysłał jakby gameplaye, pocięte fragmenty, tak, a więc... zmontowało go Konami, no bo jest wydawcą, więc wydawca... Często jest tak, że wydawca montuje te trailery, nie? Na bazie tamtego, co twórcy dostarczą. No i tak, i wiesz, to też trudno, żeby... W sensie, no wiadomo, że deweloper ma większy wgląd w to, jak wygląda faktycznie gra, jaki jest ton tej gry i tak dalej. Wiemy, że... Znaczy, jeśli całość spoczywała na barkach faktycznie jakiegoś biednego montażysty z Konami, który dostał zadanie, dostał 3 godziny, z których musiał wyciąć jakieś rzeczy, albo nawet nie 3 godziny, tylko 20 minut, nie? Z których musiał powycinać jakieś rzeczy i zrobić z nich trailer, no to nie dziwię się, że trudno było nadać temu jakiś ton, bo jak masz ograniczoną ilość materiału, z którego możesz coś tam wyciąć, no to robisz z tego, co masz po prostu i wychodzi to, co wychodzi, nie? Nie możesz, jeśli nie masz możliwości wymyślenia tego trailera i zrobienia trailera specjalnie, w sensie zrobienia, nie wiem, na przykład jakichś scenek, ale nawet wiesz, poproszenia kogokolwiek, czy no nie wiem, żadnego budżetu, który jest przeznaczony na zrobienie trailera, tylko dostajesz ścinki i zrób z tych ścinków trailer, no to wychodzi tak, że ludziom się nie podoba. No i wychodzi tak, że to wygląda jak troszeczkę Resident Evil, a nie jak Silent Hill, które zupełnie innymi kartami gra, jeżeli chodzi o straszenie, nie, bez się. I faktycznie, no, widać tutaj, ciężko powiedzieć, nie? Czy to przez to, że jakby jest tutaj mało kolorów i jest ciemno, że ta gra wygląda gorzej, bo ona nie jest taka, wiesz, Dimidium jakieś tam miało wyraziste motywy kolorystyczne. Ale też Dimidium też było dość ciemne. No, też było dość blade przede wszystkim. W sensie blade w takim sensie, że te kolory były takie wybledzone. Mimo wszystko wydaje mi się, że przede wszystkim ta gra wyglądała na bardziej zaawansowaną technologicznie niż Silent Hill 2, więc no tak, bo ona miała ten dualizm świata, no tak, ale nawet ten szary świat wyglądał chyba lepiej niż to, co tu jest. Dimidium też było bardzo sztywne i trochę ta sztywność też tu widać w tych gameplayach Silent Hillowych, ale tylko trochę, no widać, że troszeczkę ta kamera płynnie pracuje. Nie wiem, bo jeżeli to faktycznie powód, dlaczego tak to wygląda, nie inaczej, że ta walka i tak dalej, no to się tutaj przede wszystkim przewija, no to może być faktycznie wina tego, że zostało to tak, jak zostało zmontowane. Ale też wydaje mi się, że to, o czym gadaliśmy, ja nie chcę, oczywiście też, ja trzymam kciuki, żeby Blueberowi to wyszło, bo to jest w ogóle, wiem, że to jest taki może prosty patriotyzm, ale wydaje mi się, że to jest mega podjarka w ogóle, że Polacy dostali taką wielką markę i mogą potencjalnie zrobić coś fajnego z tą marką, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, kurde, nie przychodzi mi do głowy żadna gra, która by miała tak negatywny odbiór na samym początku, ale ostatecznie ukazała się i była bardzo świetna, dobra, nie? No. W sensie, że nadal może to być dobra gra i myślę, że jakbym miał obstawiać, to obstawiałbym, że będzie raczej w porządku niż nie w porządku. Max 8 mówiłeś z tego czasu. Ale wydaje mi się, ale właśnie, wiesz, ja nie też mówię na podstawie tego właśnie, że nie wydaje mi się, żeby to, żeby... Jak może spojrzę, było aż tak bardzo spieprzyć. Jak spojrzę wstecz na podobne przypadki, czyli gry, które przy pierwszym, czy drugim, czy trzecim pokazaniu miały aż tak negatywny odbiór, to nie kojarzę żadnej gry, która by z tego wyciągnęła, którą z tego wyciągnięto by na 9 i plus, nie? Mm-hmm. O to mi chodzi. Chociaż to też takie gadanie o cenach, to też jest bez sensu. No tak. Ale chodzi o taki, bo to jest rozmowa o ogólnym odbiorze, nie? Tak, jakby oczekiwaniach po trailerze i też jakby no akcje Bloobera spadły na początku potem już odbili, ale no generalnie nawet w akcjach było czuć, że odbiór jest... No ale to można się było akurat spodziewać. Czasami jest tak, że wiesz, akcje rosną, nie? Z tego co rozumiem, to te akcje rosły sporo przed, więc to był moment, w którym trochę można było się spodziewać, że no nieważne. Nie znam się też na tym, więc może się nie będę wypowiadał, ale przede wszystkim wydaje mi się, że Bloober dostał bardzo trudne zadanie, podjął się bardzo trudnego zadania
I... walki z legendą, no. Tak, to jest bo to trochę... nie jest tak, że on tylko tworzy, on też walczy po prostu z tym wszystkim. No, i nie, nie jest tutaj jakby Silent Hill 2, sprawdzę dokładnie w którym roku wyszedł, ale Silent Hill 2 nie jest jakąś super nową grą. To jest gra z 2001 roku. I to nie jest jakby remake Silent Hill 2, nie polega tylko na podbiciu rozdzielczości. W sensie, ale ludzie trochę chyba tego oczekują, jednocześnie nie mając świadomości, że stworzenie remake'u, który polega na podbiciu rozdzielczości, czyli na zremasterowaniu de facto, gry, która ma 23 lata już, ludzie chyba niektórzy nie wiedzą, że tego nie chcą, a myślą, że chcą. W sensie, że wiesz co, nie? Że to nie jest takie proste i wydaje mi się, że trzeba być też... bądźmy łagodni, tak powiedział pewien człowiek kiedyś i myślę, że to jest dobra puenta do tego. Dobra, i tyle jeśli chodzi o State of Play. Spoko była ta prezentacja w ogóle. W sensie nie znalazłem tam chyba zbyt wielu gier, w które faktycznie chciałbym zagrać, ale bawiłem się całkiem nieźle. Microsoft opublikował wyniki finansowe. To już tak a propos trochę zwolnień, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że tam 2000 osób zostało zwolnione, ale jak coś to na szczęście, pomimo tego, że zostało dużo osób zwolnione, to zyski z gier w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosły o 49%, a przychody z treści i usług Xboxa, czyli także Game Passa, o imponujące 61%. Czyli też wysądziłeś sobie, że to był dobry ruch, żeby zwolnić tyle osób. Nie, chcę wysłać wnioski, że na chłopski rozum, co powinno jakby z automatu dyskwalifikować takie wypowiedzi, no ale jednak, dobra, może nawet nie na chłopski rozum, ale jest coś chyba niefajnego w tym, że firma zarabia ogromne pieniądze, ale jednak musi zwolnić 2000 osób. Coś w tym jest, wiadomo, że to jest taki paradoks korporacji, nie? Że to, że gdzieś zwolniono kogoś, to nie oznacza, w sensie nie ma żadnego związku z tym, że gdzieś indziej jest dobrze. No ale jest, kurde, wydaje mi się, że trochę się nie zgadzam i wydaje mi się, że trochę nie powinniśmy do końca wyrażać wewnętrznej nawet takiej zgody na to, żeby ten świat był tak poukładany, że można po prostu 2000 osób zwolnić a jednocześnie przynosić ogromne, w sensie mieć ogromne zyski. To nie jest w ogóle jeden taki przypadek, kojarzy mi się, że było, nie wiem czy nie, Activision Blizzard miał też taką akcję jakąś z rok, dwa lata temu, że też były ogromne przychody. W roku najwyższych przychodów w historii zwolniono rekordową liczbę osób. Było coś takiego. Nie wiem, czy to Activision, kurczę, czy ktoś inny, ale była taka akcja. No w każdym razie, a propos zwolnień, to tak, Sega, oddział amerykański, ponad 10%, ponad 10%, no, nie wiem ile tam osób pracuje, ale ponad 10%, w marcu około 61 pracowników zwolni, ponad 10%. Mówię, to jest Sega amerykańska, nie? No, oprócz tego mamy tak, Embracer, to jest to najbardziej zabolało ludzi, bo Embracer nie dość, że zamknął Eidos Montreal, czy zamknął, nie wiem czy zamknął, czy chyba nie zamknął, tylko zwolnił tam dużo osób. W każdym razie... To tam, że zwolnił, to tam potem. W sensie, no to jakby już jesteśmy trochę uniewrażliwieni, nie? Tak, to, że zwolniono dużo osób i tego się trochę spodziewamy, ale od 2 lat Eidos Montreal pracował nad nowym Deus Exem i on został ubity. Tak. Także... Więc generalnie nie będziemy go Deus Exa, a znaczy, bardzo... Może kiedyś będzie, nie? Bardzo, no, w sensie to tak, ale to ewidentnie był Deus Ex, który kontynuował przygodę Adama Jensena, znaczy, albo Jensena. Ponoć właśnie niekoniecznie. Ale to właśnie niekoniecznie, bo właśnie wszyscy mówią, że no, to mieliśmy tutaj mieć... A co jeżeli on ubił, bo to właśnie nie była kontynuacja przygód Adama i teraz... Spojrzeli. Nie, czekajcie, musimy tutaj pewno zakończyć. Jakiś psychofan po prostu to ubił na pewno i zwolnił w ogóle ludzi, którzy przyszły do głowy takie głupie pomysły. Nie, no myślę, że... No, żeby się być śmieszko, no masakra, bo ja się nie dziwię, że się i gracze wkurzyli, a co dopiero ci ludzie, którzy zostali zwolnieni, też po prostu no totalna tragedia dla nich to jest, bo nie dość, że pracujesz nad ważną grą, i dla nich, i dla w ogóle graczy przez te 2 lata, to już ty nic nie możesz zrobić i też dalej nie możesz pokazać efektów swojej pracy. Zgadza się. Wszystko jest
do niczego i no, w sumie może to, że świadomość tego, że tak, to ja pracowałem nad tym Deus Exem, to może być jakąś taką wartością dodaną z tego wszystkiego. No nie wiem, ale, bo jednak ale, mimo wszystko ale, mnie ale... by się to w głowie zawsze kojarzyło z porażką. Nie tyle z porażką, co z krzywdą, bo to no, wiesz, nie, nie była porażka tych osób, które zostały zwolnione, nie? To jest jednak porażka systemu, porażka korporacji, a nie... No, w każdym razie, mamy też niestety polskie akcenty w tym, bo wiadomo, że najważniejsze zawsze w wszystkich tragediach toczy wśród ofiar byli Polacy. Byli. Ale no i w tym przypadku byli. Polskie Star Wars Industries pożegnało się z 15 pracownikami, to są twórcy Niezwyciężonego. Tak jest. Przy okazji też warto powiedzieć, że ponoć będą walczyć i będzie bardzo dużo nowej zawartości, więc nie wiem, jak to się ma do tych zwolnień, ale... Bo to jest strasznie też ciekawy case, bo ja grałem sobie w Niezwyciężonego i to jakby jest to ciekawa historia. W sensie widać tam często... No wiesz, napisał ją Lem, nie? No, ale jakby to że ciekawe też gameplay po prostu powiedziane. Dużo tam chodzenia i błąkania się, ale to sobie też po coś. W sensie ty masz sobie... chłonąć ten świat, ta protagonistka dużo też komentuje, cały czas coś ze sobą walczy, w głowie się raz zastanawia i jest to też dobrze odegrane. Znaczy no, walking simy no, trochę co prawda zniknęły, ale nie do końca, nie? W sensie, no tak, że się... to nadal jest wart uwagi potencjalnie gatunek, w którym można zrobić nowe rzeczy. Tak, ale ja mam cały czas problem z tym gatunkiem, bo nic lepszego od Firewatcha jeszcze nie widziałem. A Firewatch już trochę czasu temu wyszedł, a on był prowadzą swojej narracji bardzo dynamiczny. A grałeś w Edith Finch? Nie wiem, ja nie wiem, na ile to jest walking sim. Jest. Grałem. I nie podobał ci się bardziej niż... Nie. Okej. Okay. Bo to tam w ogóle Iza chyba, nie? Dała 10 temu. Nie. Ale w ogóle bardzo dużo, w sensie 9 gier. W ogóle, wiesz, przytłaczająco pozytywne tam, 33 tysiące na Steamie i tak dalej, nie? Grałem w Edith Finch i to jest też dość creepy historia. Ale nie porwała mnie tak jak bardziej taki przyziemny właśnie, oparty mocno na rozmowach z drugą osobą Firewatch. I ten animacje... Firewatcha się trochę jak taki dobry film przeżywało, jeżeli chodzi o tempo nawet, nie? Jakby to było ciekawe, no. Nie? Że to wchodziło jak taki dobry, jakby wypełnienie dobrymi wartościami odżywczymi popcorn. Wydawcą Firewatcha są twórcy Playdata, tak w ogóle chciałem powiedzieć, polecam. A no, chciałem że... jeszcze w ogóle wszedłem nawet kilka, żeby zobaczyć, jakie tam wyniki ma Edith Finch i to jest 88, ale przy okazji dowiedziałem się, że nowy sezon pohamuje entuzjazm już wyszedł, także możemy wszyscy już oglądać. Pam, pam, pam. Tak, ale warto znać więcej niż ten, bo to jest, myślę, że jakbym miał powiedzieć, jaki jest mój ulubiony serial, to mi się zastanawiam między tym, a jeszcze dwoma innymi, także... No okej, okay, ja nie oglądałem jeszcze, bo prequelem pohamuje entuzjazm był ten Nie, Seinfeld, nie... Próbowałem to oglądać... On nie jest prequelem. Nie, próbowałem to oglądać... Nie. To jest w ogóle inny rodzaj tego, bo to jest pohamuje entuzjazm, ja wiem, że to jest w ogóle niezwiązane z grami wideo, ale wytrzymajcie. Pohamuje entuzjazm jest takim... Trochę opowiada o człowieku, który zrobił Seinfelda. W sensie, że tam są postacie z Seinfelda, które grają siebie, w sensie grają aktorów, którzy grali w Seinfeldzie. Ale to jest cringe comedy jak The Office, tylko że starsze niż The Office i lepsze niż The Office, szczerze mówiąc. Okay. Tak. Okay. Tak, tak, bardzo, bardzo polecam. Tam są takie momenty, to jest już tak cringe comedy, w sensie, że tam już tak zaciskasz zęby i zgrzytasz i nie chcesz to patrzeć, i przeżywasz, tak? że niektóre odcinki kończą się tak, że musisz pójść przejść po prostu, nie? O nie. Są takie niezręczne sytuacje. No i ciągnie się od bardzo dawna ten. On już zaczyna się jako dobry serial, ale najlepsze właśnie jest to, że on się staje jeszcze lepszy z czasem. Także polecam naprawdę. Okay. Świetna rzecz. A dobra, ale wracając do zwolnień, lol. Polskie też Raycon Games, czyli twórcy Ruinera, zwolnili około 60% pracowników, co oznacza 60 do 70 osób. Tak, tam poszły ostre zwolnienia i też tam pozwalniali też osoby tam odpowiedzialne za social media i tak dalej, te są zewnętrzne, więc tam chyba grubiej coś poszło, jeżeli chodzi. Tak, ja też nie wiem, czy Raycon coś tworzy. Jeszcze tak, oni pracowali, oni zapowiedzieli w 2021 Final Form.
Taki był taki. Tak, faktycznie. Był taki trailer. Kiedyś o tym gadaliśmy, wydaje mi się nawet. No, i zapowiadało się to intrygująco na pewno, no ale to nie wiadomo co teraz z tym projektem, nie? No tak, 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 tak. Ja... To był taki shooter science fiction, taki bardzo niebieski. Ja Ruinerowi i mojej żonie zawdzięczam zabranie mnie na koncert Zamilski, która tworzyła soundtrack do Ruinera, więc o. Fajnie było. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wzięli udział w tym niesamowitym. Przepraszam za tę szyderę. Była niepotrzebna, nieuzasadniona. Ale uzasadnione jest zdecydowanie przejście do następnego segmentu. Dogrywka. Cześć kochani. Jesteśmy w nowym segmencie, a w tym oto segmencie cześć, nie kochani, do ciebie mówię. Cześć kochani, to cytat z Claudii Eldursi. O, okej. Okay. A czasami kochani. Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór, kochani. Albo cześć, kochani. I jest to słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Teraz możecie go bardziej z bliska zobaczyć ci, którzy oglądają na YouTubie nasz podcast. I jest to rzecz fajna, ponieważ z niej wyciągamy losowe hasło. Pierwsze, które wpadnie mi w oko. W końcu powiedziałem to zdanie dobrze. I czytam jakiś wulgaryzm i jego definicję. Uwaga! Przecież to czytałem już. Dawaj następne. No niestety, ja wiem, że pieniądze lubią ciszę. Ale może nie czytałem, no, dawaj. Co na tej samej stronie otworzyłem, bo pierwsze co przeczytałem to upierdzielić, ale ale bardzo długie to jest. Zobacz tutaj, więc stwierdziłem, że będzie długie. No, okej, okay. Zresztą wszyscy wiedzą. Więc pozwoliłem sobie na wulgaryzm upiździć. To jest ciekawe. No właśnie, ciekawe, czy to jest ubrudzić, czy coś, nie wiadomo. Upiździć? Ktoś upiździł kogoś. To właśnie też mi się tak skojarzyło. No. Czyli ktoś zrobił komuś albo coś, z czym coś złego, lub ktoś, kto kogoś unieszkodliwił. Na przykład, przywódców tego gangu nikt nie potrafił upiździć. Mhm. Radni upiździli wniosek błyskawicznie, bez żadnej dyskusji. Mhm. Coś upiździło kogoś, na przykład coś spowodowało, że komuś z czymś stało się coś złego. Na przykład, Powódź upiździła piwnicę w kilkunastu domach, tak? Powódź upiździła piwnicę. No. To jest lokalnych mediów. Tak. I tam wiecie, te Wrocław regionalne. Wrocław 97, wiadomo, nie? Telewizja, tam udar. No. Krety upiździły warzywa w ogrodzie. Albo bąk upiździł ją w język. tutaj w formie zaimka osobowego. Upiżdżę. Pogróżka. Ja się z kimś rozprawię, na przykład. Nie dotykaj mnie, P1. Ja cię jeszcze upiżdżę. Ojej, ale to... Trzeba będzie wypikać. Brzydkie słowo, ale dobrze. Wywalił ale to jest, kurde, to w ogóle jako osobny, pewnie jest jako osobny wpis. Aha, to tak, to pewnie tak. Wywalił syna z roboty łobuz. Ja go upiżdżę. To przykład numer 4. Ktoś upiździł się. Czyli ktoś się upił. Na przykład Adam upiździł się na weselu siostry. A, no faktycznie, tak. No, no tak było, nie? Upiździł... Tak było, na weselu mojej siostry. No. Pozdrawiam, nie istnieje, ale... Upiździła się spirytusem w Sylwestra. Na przykład. Ktoś upiździł się czymś, na przykład. Czyli ktoś bardzo się zmęczył robieniem czegoś. Na przykład hydraulik upiździł się przepychaniem rury. My dzisiaj się upiździliśmy przygotowywaniem tego setupu, także tak mam nadzieję, że doceniać. No, czyli Mario upiździł się przepychaniem rury, to powinno tak być. A, w ogóle to tak, bo Krzysiek zauważył, ale nie powiedzieliśmy tego w podcaście, że na Mariowo jest zrobione, nie? Bo są cegiełki. Niestety. Na szczęście. Crash pilnuje tej ściany wisząc. Tak. I tu jeszcze mamy przykłady. Upiździła się do reszty redagowaniem tej petycji do władz. No, czyli no, może się... Pozdrawiamy naszego korektora Patryka. Tak, który się często upiżdża przy naszych tekstach. Zdecydowanie, no bo jest dużo tekstów. Tak, dobrze, no to było na tyle, a ty teraz... Dziękuję ci bardzo. Z tą nową wiedzą możemy przejść do rozmawiania o newsach sprzed 10 lat. Dobrze, mam nadzieję, że się tym nie upiździsz za bardzo. W ogóle to, nie mylić w ogóle, to pierwszym newsem jest to, że Facebook 10 lat temu obchodził 10 urodziny, więc chyba oznacza to, że... Brakuje nam newsa do 20 urodziny. Nie, no bo to jest za 2 dni będzie dopiero. Nie wiem, na ile to jest świeży news, bo... A, tak, 4 lutego 2004, więc za parę dni... No nie wiem, no, teraz warunki są chyba takie sobie, mało sprzyjające, bo tam Zuckerberg tłumaczył się przed tam Senatem Stanów Zjednoczonych, przed jakimiś... Ciężko się ogląda ten... Chyba, że się bardzo nie lubi Zuckerberga, to może z satysfakcją ogromną. Mm-hmm.
No ale tam został zgrillowany mocno za to, że jednak może powinien więcej odpowiedzialności, z większą odpowiedzialnością prowadzić te, w sensie prowadzić firmy, które prowadzą media społecznościowe, bo faktycznie niefajne rzeczy się dzieją na Instagramie i na Facebooku również. I nikt za to nie odpowiada, a może jednak ktoś, kurde, powinien. No i także nie życzymy wszystkiego najlepszego Zuckerbergowi ani Facebookowi. Ja w ogóle nie lubię Facebooka. Na Instagramie jesteśmy instagram.com/cdaction, ale jesteśmy na nim trochę z konieczności, w sensie, że nie ma innego jakiegoś wygodnego sposobu. Szczerze, nie ma dobrego medium społecznościowego w tej chwili. Nie ma takiego medium społecznościowego, które bym autentycznie lubił, bo ja Twittera zawsze lubiłem, ale Twitter się... No wiecie, jak jest z Twitterem, nie? Ale, no, ale Facebook jest po prostu dramatyczny. Instagram jest zupełnie nie tym, czego szukam. A właśnie to przykre to jest wszystko. Piotrek 66 pyta w newsie, przy okazji, ktoś z was ma konto na Facebooku? A jeśli go nie, bo to były czasy, tak, że nie wszyscy mieli. Tak, no. Tak, a jeśli go nie posiadacie, czy utrudnia wam to funkcjonowanie w sieci? Znaczy nadal niektórzy nie mają, bo ja pamiętam, że zawsze tak, jak coś robimy na fejsie, właśnie na przykład, nie wiem, mamy teraz na Facebooku naszym odpaloną przecież zbiórkę wośpową, przypominam, tak. Link w opisie. No ale niektórzy nie mają Facebooka i jak piszemy właśnie o czymś, że coś tam jest na Facebooku naszym, to często jest właśnie ktoś odpowiada, że a ja nie mam Facebooka. Jak parafrazując film. Tak. Dobrze. Ja nie mam telefonu. Jakuza 5 trafi na zachód. Kolejny już znak zapytania. No bo to były też takie czasy, jeszcze sprzed tego wielkiego odkrycia na nowo tej serii przez zachód. Ta seria się mocno też sparzyła raz z zachodem, bo tam, jeśli niczego nie mylę, to wydaje mi się, że jedynka, ale może nie jedynka, może czwórka. Poprawcie mnie, jeśli ktoś wie, ale nie znam aż tak dobrze historii tej serii. Miała zaangażowane jakieś po prostu chorą obsadę, jakąś taką, wiesz, topową. No bo w Yakuzie jest tak, że tam te postacie... Pamiętam tego newsa. Te postacie są grane... Znaczy, nie wiem, czy to... No może pamiętasz newsa. No nie wiem, w każdym razie, że te postacie są grane w tych grach przez takie szychy japońskiego kina, nie? Ja pamiętam, bo tam było, że któregoś tam coś skazano i w Judgmencie chyba? Było tak. Coś takiego, stąd pamiętam. Twarz. Tak. Ale w każdym razie, no tak, są to te wszystkie twarze, które tam są, nie wszystkie, ale duża część tych twarzy to są postacie znane, na przykład w Infinite Wealth. To nie jest w sumie spoiler, pojawia się to nazwisko w napisach początkowych, jako że Infinite Wealth rozgrywa się na Hawajach, to czy oglądałeś może film Macheta? Tak, ale już tak to wiadomo, że nic teraz nie pamiętam. W każdym razie ten, jak mu tam? Jak on ma ten aktor, Jezus Maria? Danny Trejo. Danny Trejo, jesteśmy w Polsce. Przepraszam, Danny Trejo. Gra postać, taką bardzo właściwą sobie postać, okay. Gra w Yakuzie nowej. Także polecam. Raz jeszcze. No w każdym razie tak, no to był taki news, trochę znak czasów, dlatego go wziąłem, nie? Że to były takie czasy jeszcze sprzed... W sensie to było po tym, jak się bardzo nie opłaciło zainwestować bardzo dużych pieniędzy, żeby wydać Yakuzę na Zachodzie. A jeszcze sprzed tego, jak Zachód na nowo odkrył, trochę ze sprawą Yakuzy Zero, chyba przede wszystkim ze sprawą Yakuzy Zero, bo jednak jak jest news, Yakuza 5 trafi na Zachód, no to większość osób ma to w dupie po prostu, bo nie grało w 1, 2, 3, 4, nie? Jasne. A Zero jest prequelem stworzonym właśnie po to, żeby można było wejść od nowa. Twórca Far Cry 3 Blood Dragon pracuje nad nową grą i na jej potrzeby tworzy Dream Team. I co to mogło być prześledziłem. Teraz? Prześledziłem. Dlatego, że jak sobie wejdziesz na... Nie musisz, bo ci powiem po prostu. Jak sobie wejdziesz na Moby Games, czyli najlepsze źródło... Informacji o twórcach? Informacji o wszelkich kredytach, co kto zrobił, gdzie poszedł... dokąd poszedł robić co. To Dean Evans, bo o nim mowa, po zrobieniu Far Cry 3 Blood Dragon... Poszedł do domu i pewnie poszedł do domu, mówmy się, ile można siedzieć w robocie. Na przykład 20:33. W każdym razie jest w Far Cry 4 w napisach, ale jako specjalne podziękowania. Jest w Adrift, który nie jest Ubisoftu, też jako specjalne podziękowania. A potem jest jako jeden z dwóch creative directorsów w Trials of the Blood Dragon i faktycznie była ta gra, w sensie to były Trialsy, okay. Ale Blood Dragon, nie, że tam motorki. I do tego robił Dream Team?
I do tego zebrał Dream Team. No ten Dream Team polega na tym, że chłop od Trialsów i chłop od Blood Dragona zrobili razem Trials of the Blood Dragon, co według mnie akurat jest bardzo... bardzo urocze i bardzo nie Ubisoftowe. Czy ja wiem? Ubisoft ma takie historie, nie, że tam tak, wiesz, że w sumie, no. Wieloletni fan Mario mógł stworzyć Mario plus Rabbids i w ogóle, no tak, wiesz... Tak, tak, właśnie chciałem odwołać, odszczekać sobie. Guillermo prawie że płaczący z tej sceny, jak mógł uścisnąć dłoń Miyamoto i tak dalej, nie? No, to są miłe rzeczy. I teraz tak, news, który w ogóle... Być może gadam głupot, ale wydaje mi się, że mogliśmy go mieć jako pierwsi 10 lat temu w Polsce. Czeskie Conquest Entertainment nowym dystrybutorem Nintendo w Polsce. Proszę. I to w sumie tyle, no bo mieliśmy takie bezkrólewie długo. Tak. W sensie, że długo nie było dystrybutora przez kilka lat. 6 chyba lat? Nie było dystrybutora w ogóle Nintendo w Polsce żadnego. Wcześniej był dystrybutor, który miał mocno ograniczone środki i w zasadzie był, ale jakoby go nie było. No tam dwie osoby pracowały, mówię się. Coś w tym stylu, tak. W wielu kwestiach równie dobrze mogłoby nie być dystrybutora. To był Bauer, nie, Stadlbauer. Stadlbauer, tak. W każdym razie, no, minęło parę lat takich smutnych, że nie było. Przy czym to były też lata smutne dla ludzi, których na przykład interesowały tylko konsole stacjonarne Nintendo, bo to były lata przypadające w dużej mierze na koniec Wii i na tak. Początek Wii U, więc no... Ja pamiętam, że Wii były w sklepach, ale ich było mało zawsze, no tam były na dolnej półce, gdzieś tam. To było przede wszystkim, to była marka, którą trzeba by było zbudować dużym budżetem reklamowym i tak dalej, tego nigdy nie było. No i dopiero się od Conquesta to pojawiło, to prawda, no jak tak. Wtedy Wii weszło, to już na pełno i w Polskę i zaczęło się od CD Action Expo 2014. To prawda, w ogóle jak widzę właśnie jakieś komentarze negatywne dotyczące Conquesta, to z dużą rezerwą je przyjmuję, bo pamiętam czasy, kiedy było naprawdę bardzo źle i to, co się dzieje teraz, w sensie uważam, że jasne, że to jest ich biznes i to im się opłaca, ale Conquest robi bardzo dużo dobrego dla Nintendo w Polsce. Także... I nie mówimy tego dlatego, że mamy nawet reklamę w CD Action Conquesta. A w ogóle, ja w ogóle nawet nie wiem, czy my mamy teraz. Mamy cały czas z nimi współpracę, ale to nie ma znaczenia, no w sensie, no serio, nie, no, macie, to... kurde, dużo gier Nintendo na wielu półkach, no, nie, w wielu sklepach, tak dostępne. Wiesz, no, ja też mam świadomość, nie wiem, na ile macie świadomość, ile dzieci ma w ogóle Switcha, w sensie, że to jest naprawdę popularna konsola. Tak, ja w ogóle... Wychowywane jest nowe pokolenie. Od różnych rodziców słyszę, że dzieciaki, rodzice mówią, że chcą Switcha. Tak. I pierwszą osobą, którą świadomie się z tym spotkałem, to była Joanna Kudelska, czyli aktorka głosowa, która w ogóle nie szczególnie gra w gry, licząc takich podstaw typu Simsy, tak? A właśnie jej dzieci założyły sobie Switcha, czy nawet dwa Switcha nawet, i każdy ma swoje dzieciaki i napierdzielają w Mario, bardzo mi się Mario podoba, niestety, ale poleciłem parę lepszych gier. Nie wiem, że poleciłeś Crasha biednym dzieciom. Bo Mario jest super gierką dla dzieci, uważam. Takich, wiecie, takich... I dorosły, dorosły to... W przeciwieństwie do Crasha, który nie jest ani dla dzieci, ani dla dorosłych dobrą gierką. Nie, oczywiście żartuję, no. Bardzo znaczy mi się też rabicy podobały, więc śmiesznie. Więc nie dziwota, że to teraz tak się fajnie kręci, no. Ale 10 lat temu było jeszcze, znaczy, bo to w zasadzie na tym kończy się news, bo nie wiadomo było za bardzo nic więcej. Ale news też z 29 stycznia 2014. Nintendo prezentuje niezbyt dobre wyniki finansowe, a prezes obcina swoją pensję o połowę. Nie był zamierzony wydaje mi się. Ale to jest ta akcja, o której pewnie wiele osób pamięta, bo to się bardzo często przytacza jako przykład tego, że nie trzeba być złym prezesem. Chodzi o to, że po prostu Nintendo miało kiepskie wyniki finansowe, jakby te takie bieżące, w związku z tym, że był to już czas, kiedy 3DS w sensie nadal dobrze się sprzedawał, ale to nie no, 3D się dobrze sprzedawał, ale mimo wszystko, no wiesz, jak wydajesz jeszcze konsolę stacjonarną, która chyba ledwo na siebie zarabia, albo prawie że nie, i jest straszną klapą finansową, no to masz kiepskie wyniki, te takie bieżące, przy czym trzeba pamiętać rzeczywiście, że oni mieli zawsze ogromne rezerwy też finansowe, więc to gadanie tak. 10 lat temu miało mniej więcej tyle sensu, co gadanie teraz, że Nintendo upadnie, no nie upadnie. Ale w związku z tymi wynikami finansowymi
No, to można sobie odnieść, nie? Że Microsoft zwalnia 2000 osób i ma coraz lepsze wyniki, a Nintendo ma kiepskie wyniki, a nie zostały zwolnione, nie zostali zwolnieni pracownicy. Zresztą Iwata też mówił wtedy, świętej pamięci Iwata, mówił, że niefajne jest chyba, niefajne jest środowisko, w którym boisz się, że stracisz pracę i to nie sprzyja kreatywności po prostu, że to... Nie będzie dobrych gier, jeżeli... Tak, nie możesz robić masowych zwolnień, bo ludzie się boją po prostu, a to nie są warunki, w których ludzie dają z siebie 100%. Coś więcej, nie? W sensie, że ludzie... Musisz czuć się komfortowo, żeby... To jest filozofia zupełnie przeciwna niż to, co my kiedyś usłyszeliśmy, ale dobrze. Jak widać, wiele tutaj studiów, które pożegnało się ze swoimi pracownikami. Tak, dlatego też prezes Nintendo, jak napisał Piotrek 66, Satoru Iwata, też Piotrek świętej pamięci zresztą, podjął radykalne kroki i na 5 miesięcy postanowił zmniejszyć swoją pensję o połowę. Cięcia, ale już mniejsze i wynoszące około 30%, dotknęły także pozostałych członków Rady Nadzorczej koncernu. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy szefostwo firmy zmniejsza swoje zarobki. Poprzedni raz miało to miejsce w 2011 roku po niezbyt udanym debiucie 3DS-a. No tak, bo sam debiut 3DS-a też był taki mocno tam, aż musieli obniżyć cenę i przeprosić, że obniżyli cenę. Pamiętam, chyba o stówę obniżyli, sporo. Sporo obniżyli cenę i tam zadośćuczynili też tym ludziom, którzy kupili na premierę konsolę. Dobra, 10 lat temu, wow, to też jest zaskakujące, że 10 lat temu coś, co jest, co dzisiaj już nawet nie jest stałą częścią naszego życia, ale już przestaje być stałą częścią naszego życia w wielu przypadkach, Netflix wkroczy do Polski, są na to szanse. Taki news, nie? A wydawałoby się, że wow, no, zawsze to nie zawsze, jest, był, nie zawsze był Netflix. No więc nie zawsze, w 2014 zastanawialiśmy się, czy zdążyło się przez te 10 lat formować takie określenia jak Netflix and chill. No tak, znaczy w ogóle, Netflix to już stał, ja już zdążyłem zrezygnować z subskrypcji Netflixa, także no. I to wszystko, powiem ci. A teraz quiz, dokładnie. Quiz ma nazwę, wymyśliłem sobie i on będzie w tym małym internecie, jak sam powiedziałeś, a nie w dużym internecie. Ja powiedziałem to poza kadrem, więc jakby nikt tego nie słyszał. Ale wiem, dlatego powtarzam, żeby było. Ja zamykam komputer, żeby sobie nie pomagać. Bardziej, żeby się bardziej skupił. Żeby nie reklamować Apple, bo ktoś mi wytknął, że nie chcę reklamować tej anonimowego napoju, to jest w ogóle woda wlana do butelki, jak coś. Ale reklamuję Apple, no tak, no trochę to tak nie działa, ale dobra. No dobra, fajnie, że nie popsułeś w ogóle. Przepraszam, jestem toksyczny w twoim quizie, już jeszcze się nie zaczął. Dobrze, uwaga, quiz ma nazwę, quiz nazywa się Knur Żelaznej Pięści. Knur? Ale to jest związane jakoś faktycznie ze świniami, czy tak nie bardzo? Nie. Aha, ale miał być, to fajnie, ale, wiesz? Ale chodziło, że jest król, więc myślę, że... No ja król, wiem, powrót króla. Znaczy, że jest to quiz o Tekenie, dokładnie o serii Tekken, więc monotematyczny i co uwaga, jest bardzo długi. Uwaga, jest bardzo długi. Taki program. I podzielony na dwie fazy. Tak. Pierwszą i drugą. I bardzo długi quiz? Tak, ja go szybko pyknę. Tak, o, zobaczymy jeszcze, jak będzie z punktami, bo zastanawiam się, czy jakoś w tym wypadku zmienić punktację. Zobaczymy, jak sobie poradzisz po prostu. Nie? Jest to quiz ABCD, bez D. więc lecimy. Pierwsza faza nazywa się Kto jest kim dla kogo? Czyli jest to związane z fabułą i związane z postaciami, które występują w serii Tekken, nie tylko w Tekkenie 8. Więc będzie pytanie o postaci, kto jest, jaka ta postać jest w stosunku do tej, która jest też wymieniona dobrze. Chwilkę później. Kim jest Steve Fox dla Niny? A. Synem. Bratem. B. Synem, czy C. Byłym kochankiem? Synem. Bardzo ładnie dostajesz, tutaj wpiszę sobie punkcik. Ale powiem ci, że odblokowałeś mi to wspomnienie, bo nie pamiętałem w ogóle. Ojej, a co ci odblokowałem? W sensie, że tym zestawieniem... Tym pytaniem, tak. Że jakbym miał wymienić, czyim synem jest Steve Fox. Znaczy nie, no pewnie bym wymyślił, ale nie pamiętałem w ogóle o tym. W sensie, no trochę pamiętałem, bo pamiętałem. Dobrze, nie, ale... kolejne proste pytanie, mam nadzieję. Kim jest Nina dla Anny? A. Siostrą. Kuzynką. B. Siostrą. C. Żoną. Ale właśnie, daj mi czytać, a potem odpowiadaj. Ja wiem, że jesteś super do przodu. Chciałem się popisać, nie? Wiem, potem będzie gorzej pewnie, bo tak korzystam, nie? Dobra. Kim jest Jinpachi dla Gina? A. Wujkiem. B. Dziadkiem. Czy C. Pradziadkiem? Jest jego pradziadkiem. Dobrze.
bardzo, ale zdolny. No, Gene Paci to był... ten, co jechał taksówką. Zatykam tak na metrę. Ostatni boss, tak. No, to tam w jakimś filmiku któryś to było. Nie? Tak, no w intrze do Tekken Tag Tournament 2 zaczyna się tym, że. Znaczy, w sensie ja znam Gene Paciego, bo on w piątce chyba. Tak, w piątce było bossem. No. Ale tak, zaczyna się tym, że. Że taki, że stresowany taksówkarz, dokąd mam pana zabrać, a tak z tyłu siedzi taki Gene Paci, w stylu Gene Paciego i mówi: nie widać. Dobrze, dalej. Kim jest Gene dla Hwaranga? A. Dalekim kuzynem. Nie. B. Rywalem. Tak. C. Synem koleżanki twojej starej. W sumie trochę jest trzecim. Ale no tak, rywalem przede wszystkim. No dobrze, no. Za ostatnią odpowiedź miałbyś dwa punkty, no ale cóż. Miałbym dwa punkty, tak. Dlatego mówię, tak, nie czytać do końca. A, przepraszam. No, dobrze. Dalej. Kim jest Armor King dla Armor Kinga drugiego? I tam się pojawia Tekken 5 Dark Resurrection, tak? Mhm. Armor King. A. Starszym bratem. B. Mistrzem. C. Rywalem zamordowanym przez Armor Kinga drugiego. Boże. Wystrzelał. C to się wydaje zbyt w ogóle losowe, że C. Nie. A, starszym bratem. No, to byłaby moja druga odpowiedź, no ale pierwsza się liczy. Nie, wystrzelałem zupełnie, w ogóle nie znam loru. Armor Kingowego. Tak. Kim jest dziadek Christy Monteiro dla Ediego? Ojej. A. Mistrzem. B. Dalekim krewnym. C. Głównym rywalem całej serii. Mistrzem. Dobrze. W ogóle to też był strzał. W ogóle nie. Okay. Nie, ale to jest postać, która normalnie występuje. Ona występuje często w filmikach. Okay. I na początku była takim mistrzem, menerem. Tak było też pokazane w Tekenie 3, nie? Że on tak go nauczył, tak w jakimś więzieniu to było. Mm. Potem się okazało, że ma jeszcze wnuczkę i ta wnuczka się uczyła od Ediego i tak więc dalej. Więc wiadomo, że jak ma wnuczkę, to nie jest, nie może być menerem. No tak, no wiadomo. No, że on nie chciał tej wnuczki uczyć, a Eddie ją nauczył, no i tak wyszło. Dobrze. Kim jest Forest Law dla Marshall Law'a? Mm. A. Synem. B. Młodszym bratem. Czy C. Starszym bratem? Synem. Dobrze. Dobrze, bardzo ładnie. Jak na razie sobie bardzo ładnie to ale czekaj, a w ogóle co się z nim stało? Teraz, on miał wypadek w Tekenie chyba 4 jakby na motocyklu razem z Polem i od tego momentu coś nie chce walczyć. Okay. No. Myślałem, że zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, tak jak prawdziwy Bruce Lee i jego syn. A w sumie ciekawe, bo w Tekken Tagu 2 się pojawił. Pojawił ale to jest niekanoniczna część, więc no. Kim jest Jun, o której zapomniałeś, dla Kazui? A. Znaczy ja nie zapomniałem o niej, tylko nie wiedziałem, że to jest stara postać. No. Czy A. Czy jest byłą partnerką, B. Siostrą, czy C. Z nienawidzoną rywalką? Nie no... No A. No tak, dobrze. Ale też w zasadzie pewnie w jakimś tam sensie C, no ale A. Nie no, C nie do końca. No, no zależy jak interpretować słowo rywalka. No, są po przeciwnych jednak stronach. No, tak, ale jakby nie chciał nigdy dla niej źle, jakby, nie? No siłą rzeczy. Okej. Okay. No, dobrze. I teraz uwaga, pytanie ostatnie z tej fazy. Kim jest Unknown? A. Dużą wilka. B. Wcieleniem Yoshimitsu. C. Jun. Aha. C? Dobrze. Ale w ogóle o co chodzi z Unknown? To jest ta postać po prostu, która jest przez chwilę nie wiadomo. Ona się pojawia tylko w Tekken Tagach. I w Tekken Tagu 1 nie było w ogóle wiadomo. To też wszyscy spekulowali, że jest to Jun, ponieważ używali stylu walki na początku. A jest to jakby, no, z racji, że są to Tekken takie niekanoniczne rzeczą, no to jest to jakby alternatywna historia, gdzie ona jest jakby opętana przez tego ducha Wilka, nie? I jakby zemsta leci. Ale w ogóle nie pamiętałem o tym, że tak. No, okay, w ogóle strasznie ciekawa postać w ogóle tak zrobiłem. I teraz druga faza jest bardzo, trochę krótsza, ale ciekawostki to są z Tekkena. I lecimy. Jakim stylem walczy Lili? A. Swoim własnym wymyślonym. B. Judo połączone z karate. C. Mieszane sztuki walki, w sensie MMA. B. Nie. A. Swoim własnym wymyślonym. Serio? Tak, to jest w ogóle jakiś tam styl uliczny, co wymyśliła. Nie lubię tej postaci w ogóle. Ona jest opryskliwa, co jeszcze w wredna ogóle... baba. Jest wredną babą, która nie wiadomo w ogóle dlaczego inni ją lubią. Dokładnie. Ale jakby to nie jest największa niespójność w ogóle Tekken. Dokładnie. Ona była mniej wredna w Tekken Dark Resurrection, w Tekken 5. Okej, no... I potem ją w ogóle zmieni na taką wredną babę, to takie, co jest. Dobrze. Jakim stylem walczy Azucena? Ta cała postać, Azucena, nie wiem, jak ona się czyta, bo to tam włoskie. A. Mieszane sztuki walki? Nie jest B. włoskie chyba. Chyba nie. No, kawa włoska. A to jakieś portugalskie? A może portugalskie faktycznie. No tak, już kawa też, no dobra. A. Mieszane sztuki walki, B. Aikido, C. Wrestling.
Wrestling. Mieszane sztuki walki. Dobrze, bardzo ładnie. Mieszkanie sztuki walki. Co? Gdzie? Jak się nazywa dom fightera MMA? Mieszkanie sztuki walki. Wow, dobra, no. Dobrze. Co oznacza skrót, na przykład, D łamane na F plus 1 plus 2? A. Funkcję liniową. B. Uniwersalny zapis movesetu w Tekenie. C. Kod wpisywany w menu opcji na odblokowanie doktora Boskonowicza w Tekenie 3. Jeszcze raz. D łamane na F co? Na F plus 1 plus 2. B. Dobrze, bo jest bo to taki... To stacy to są, jest to taki zapis, który został wymyślony przez graczy chyba Tekena na to, jak zapisać każdy przycisk na kontrolerze, że kwadrat to jest 1, 2 to jest trójkąt. Wydaje mi się, że się spotkałem tak z tym już, bo... D to jest down, F to jest forward, że do przodu idziesz, byłem nie? Byłem kiedyś na czacie podczas turniejów, więc... Tak, i tam piszą właśnie, co dany koleś zrobił, jakiego triku użył. W ilu odsłonach serii Tekken, nie licząc gier Java i tym podobnych, w sensie takich, wiesz, chodzi o te główne serie, pojawił się Jin Kazama. O Jezus. A. W mniej niż 4. B. W więcej niż 8. C. W mniej niż 8, ale więcej niż 4. Więcej niż 8. No bo przecież raz, że... Okej, okay, ale... A, nie, poczekaj, no, zależy pewnie jak liczyć. Więcej, obstawiam wszystko, że więcej niż 8, bo masz tak. Jin się pojawił pierwszy raz w trójce, nie? Aha, nie możesz mi powiedzieć, ale chyba w trójce. Więc tak, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masz Tekken Tagi oba, więc to już... Czekaj, 3, 4, 5, 6... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oba Tekken Tagi to już jest 8, ale masz Tekken Advance na przykład. Masz Dark Resurrection, masz jakieś tam inne, no więcej nie masz. Czy to twoja ostateczna odpowiedź? Tak. Bardzo dobrze. Jeden punkt. Albo tak, bo taką zachowywałeś takiego Huberta Urbańskiego, że... Wiem, że zgłupiałeś. Że aż zacząłem wątpić, ale no musiało to być więcej. Dobrze. I teraz dwa ostatnie pytania. AB, to jest jakoś się ładnie nazywa, jakieś są dwie odsetki wyboru, dwie drogi, już zapomniałem już jak. Czy powstał Tekken X Street Fighter? Nie, ale powstał Street Fighter X Tekken. Dokładnie. Bardzo. Nie miał powstać jeszcze, ale nie powstał. Tak, to jest zbyt skomplikowane. To było podchwytliwe w ogóle było pytanie, bo ktoś mógłby uznać, że to jest sama gra, to ale prawda. Ja pamiętam tę historię. Pamiętam, bo ja czekałem jednak, jako fan jednak Tekkena, a nie Street Fightera, czekałem jednak na tę drugą. No. Trochę ja powstał, tak no bo tam Akuma potem przyszedł. Akuma pojawił się w siódemce, no ale to tylko Akuma, no jakby nic więcej. Ale to też pokazuje, jak skomplikowane jest zaprojektowanie postaci w Tekkenie versus... Ale fajnie to wyszło. Zresztą bardzo w ogóle fajnie. Tak samo na przykład, jak masz postacie z Tekkena, znaczy postacie, no masz Kazuję w Smashach, w sensie w Smashu jednym, Super Smash Bros. Ultimate, to też jest, on nim się gra jak postacią z Tekkena, co też jest fajne. Zresztą dotyczy to też postaci ze Street Fightera, które tam są i tak dalej, i tak dalej. I ostatnie pytanie. Mhm. Czy Xiaoyu to imię, czy nazwisko? Dobre pytanie. Więc tak. Zapisywany jest Link Xiaoyu, ale pytanie, czy zapisywane jest tak po azjatycku, czy zapisywane jest... myślę, że to jest imię. Dobrze. A udało się to określić na 100%. W tym Tekken mówi, jak był, bo Ganryu mówił w pewnym momencie do niej. Ganryu. Czy Ganryu, nie wiem, jak to się... Albo Gunryu pewnie. Właśnie, a nie, bo się... A, pisze przez U. Gun. Gunryu, no to Gunryu. Nie, a może Ganryu? Ja już zapomniałem. Ja już to było ale na pewno Ryu, a nie Raju. W ogóle to jest masa Amerykanów mówi w ogóle na Ryu, Raju. Okej, okay, no to faktycznie dziwię. Wtedy się to w tym Tekken mówi okazało, w pewnym momencie, wiesz, no, Ganryu mówi, pan Sumoka się mówi? Chyba tak. Pan co Sumo napierdziela, zwraca się do niej właśnie Xiaoyu Link, nie? Czyli tak jak mówię, Kazama Jin, to do niej nie, no ale nie? To chyba, no bo to, nie, można, to można na podstawie, wiesz, no inne osoby, a nie, bo Marshall Law jest jako Law. No. Ale jest Amerykaninem. Ale to nie ma znaczenia. W sensie, bo tak samo przyszli Shaolan, to też jest jako Lee, nie? Zapisane, nie? To w sensie... To... Ale to jest... No tak, ale to są... Lars Alexanderson też jest jako Lars. No, to, więc... no ale to imię.
No ale Marshall Law jest tym, no jest Amerykaninem siłą rzeczy, nie? W sensie no tak, ma dlatego ma... Aha, ale ma nazwisko. No, dobra, nieważne, to no, jest więc... Tekken, w ogóle nie ogarniesz tego. No, no. Ale to jest imię, taki siak, nie? Fajnie. Tak Xiaomi. No, Link Xiaomi. No, ale to całkiem nieźle chyba mi poszło, co? No, bardzo dobrze. W ogóle pytanie było od cholery, my chcecie to może sobie policzyć, mi się nie chce. Ale błędów miałeś raz, dwa, trzy... Nieważne, w granicy błędu statystycznego no, w każdym razie jestem. No, zostało nam pytanie od widzów w ogóle jeszcze, mój drogi. A, no, no, no tak, właśnie, lol. Więc dziękujemy bardzo za uczestnictwo w quizie, zostały nam wasze pytania. Które zaraz przeczytamy sobie. Dobrze, więc jeśli chodzi o komentarze tygodnia, przede wszystkim chyba zbiorczo należy potraktować to, że jesteście, macie serce po odpowiedniej stronie i krytykujecie korporacje, ale faktycznie pojawiły się komentarze zgadzając się trochę z tym, co z tym śmiesznym paradoksem korporacyjnym, o którym mówiliśmy, czyli że tutaj na przykład Kaczucha 2 pisze: korpo tak mają, zwalniają ludzi, żeby zoptymalizować koszty, potem stwierdzają, że jednak byli potrzebni, próbują ich ściągnąć, ci nie chcą, więc korpo szuka nowych, których trzeba wyszkolić, wdrożyć itp. Zamknięte koło optymalizacji kosztów. No i tutaj się parę osób zgadza, Johnny Gen odpisuje, że dosłownie każde korpo od fabryk i liniowych pracowników po branży IT i game dev, bo to jest jakaś plaga. No, ciekawe, czy jakaś, w ogóle właśnie ciekawe, czy jakaś branża to ogarnęła jakoś tak, że zorientowali się, że hej, to może nie być najbardziej wydajne i najbardziej... No nie, no to wiadomo, że nie zwalniać w ogóle, nie? Ale to nie każda firma ma dużo pieniędzy. No w każdym razie tak, chciałbym też podziękować użytkownikowi Achelek. Za co? Bo zastanawiałem się przez chwilę w poprzednim odcinku, być może pamiętasz, że pojawiło się w nim słowo dłuto. I nie wiedziałem, czy dłuto powinno być ostre. Achelek napisał, dłuto musi być ostre jak brzytwa. Na jego ostrzenie poświęca się sporo czasu i należy to robić często, żeby nie traciło sprawności i nie kaleczyło obrabianego materiału. Teraz zrozumiałem, że moje szkolenie stolarskie przemyciło ważne prawdy życiowe. Ale się? To już rozumiem, jakby że użyte jest jako... Jakby... Eufemizm? Nie. Eufemizm, dziękuję. No ale to, no to jeśli chodzi o to drugie dłuto... To nie, czy powinno być ostre, chyba nie. No ale trzeba. Nie, skąd się dzieci biorą. Trzeba ja nie dbać, no więc wiesz, no. Okej, okay, ojej. No. Dobra. Dobrze. Tutaj mi się podoba te materiały, to jest dla ciebie. SWRSC użytkownik napisał, że a weźcie, zarzućcie jakiś przegląd gier na Playdata. No i to jest kolejne dla ciebie upomnienie. No tak, tak. Być może będzie. Gram cały czas. Ostatnio... Mogę powiedzieć, bo nie mówiłem o tym, ale ostatnio główna gra, w którą gram na Playdate, to jest Poker, którego sobie sideloadowałem, w sensie darmowa gra z Itch.io, która jest bardzo fajna i jest zwykłym pokerkiem po prostu takim. I okazuje się, że Poker jest w ogóle świetną grą na kiberek, tu lecam. Aha, znowu to powiedziałem. Znowu o kiberku. Sami to wywołaliście. Ale to sam to jakby generujesz, więc wiesz. No, ale ja się to podoba. Jeszcze mam dwa komentarze. To bardzo osobiście traktuję wszystkie, więc przepraszam was bardzo, że to nie są takie ogólne o stanie branży czy coś tam. EXDZZNL, boże trudno macie te ksywki. Slay the Spire. Przychodzisz grę nie po odblokowaniu bohaterów, a po pokonaniu serduszka. Więc tutaj mi mówi, że super zabawa, jeśli żona odpuściła po odblokowaniu bohaterów, to polecam wrócić i ubić serducho, więc przekażę żonie, żeby ubiła serducho. Zawsze dobrze jest ubić serducho. Że jednak nie ma się... Że to jeszcze nie jest koniec. Nie powinna być jednak z siebie dumna, tylko... bo nie dokończyła roboty. Dokładnie. No, jakby mało z siebie tutaj dała w tej grze niestety jeszcze. Ja bym z niej taki dumny. No, cytując piosenkę Partanina haniebna i trzeba tam jeszcze wrócić. No, dokładnie. No poznawiam i jeszcze każdego, kto tutaj 3TMNT, nasz wspierający. Jak ktoś nie wspiera, to zapraszamy. Czyli 3 Teenage Mutant Ninja Turtles. Faktycznie. Teenage Mutant Ninja Turtles. Jest wspierającym, zapraszamy do wspierania kanału, jeżeli chcecie mieć jeszcze dodatkowy odcinek City Action R. Taki, gdzie gadamy o głupotach. I Krzysiek nawet... W przeciwieństwie do tego podcastu, gdzie rozumiem o samym mądrym rzeczy. Krzysiek, nawet nie wiesz, ile tracisz, porzucając DLC-ki do Borderlands 3. Błagam, ograjcie je sobie, są 1000-krotnie lepsze niż główna fabuła. Może poza DLC z Kriegiem, ten DLC był dość średni, ale wciąż trochę historii o fajnej postaci. Wrócimy, bo gadaliśmy o tym dzisiaj w ogóle, właśnie w kontekście tego komentarza, bo mi się o nim przypomniało. Tylko jakoś jak teraz nie mamy to chyba przestrzeni w głowie. No ja też mam dużo pracy nad Gothiciem na przykład. Więc wrócimy sobie w wolnej chwili.
bo też mi się taki jasno rozpinę, że kurde, fajnie byłoby to dokończyć, bo moja żona kiedyś przeszła sobie jakieś tam dwa DLC-ki i mówi, że były fajne, to teraz będą, teraz mamy jakieś dodatkową motywację jeszcze, więc dzięki. To tak. Tyle ode mnie. Ode mnie też. Dziękujemy za to, że wytrzymanie z nami i z naszym ględzeniem tak długo. A dajcie jeśli... znać, jak wam się to wystarczy. Dajcie suba, lajka i coś tam. Ale jeśli w ogóle z jakiegoś powodu podobało wam się to gadanie, trudno mi w to uwierzyć, trudno mi to zrozumieć, ale jeśli tak, to jak coś, to będziemy tutaj siedzieć jeszcze tak z pół godzinki plus, bo będziemy nagrywać Seduction R+. Tak. I można nas wspierać. Dziękuję w ogóle za komentarze ludzi, którzy odpowiedzieli ostatnio na temat tego, jak to wygląda na Spotify. Wydaje się, że faktycznie, jeśli uważacie inaczej, to napiszcie też, ale wydaje się, że faktycznie bez sensu byłoby to trochę teraz ruszać. Także, aha, no bo jak coś, to jesteśmy też na Spotify, jakbyście nie wiedzieli. Można nas wspierać i na YouTubie, i na Spotify'u. Na Apple Podcast. Do czego zachęcam. Na Apple Podcast nie można nas wspierać, ale bardziej na Google Podcast, bo jak Google ogłosiło, ubija kolejną usługę i także... Także... JPG. Także dziękujemy bardzo serdecznie i co? No i do usłyszenia za tydzień albo za chwilę. Zależy od waszego statusu, że tak powiem. Żegnajcie! A, no, podoba mi się to nawiązanie. Cześć.